straszydło. Podcast kryminalny. Przez godzinę Elizabeth siedziała w kompletnym milczeniu. O 22:30 zaczęła mówić. O 23:15 Amstetten zmieniło się na zawsze. Ten cytat chyba najbardziej utkwił mi w pamięci, gdy przygotowywałam się do opowiedzenia historii Elizabeth Fritz. Jest bardzo wymowny i dosłowny. Na początku sprawa, o której opowiem w tym odcinku, zszokowała jedynie małą społeczność austriackiego Amstetten. Po latach mówił o niej cały świat. Ja miałam zaledwie 12 lat, gdy najmroczniejsza tajemnica domu pod Ypsztrasse 40 wyszła na jaw. Teraz mam 27. Minęło 15 lat, a te wydarzenia uderzają we mnie za każdym razem tak samo, o ile nie mocniej. Teraz jestem świadoma wszystkiego. Przede wszystkim czasu, jaki upłynął. Wtedy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że 24 lata to naprawdę sporo czasu. Dziś, gdy o tym myślę, zastanawiam się, jak to jest stracić 8516 dni. Stracić tak naprawdę wszystko. Ten odcinek jest dla mnie jako podcasterki True Crime wyjątkowy. Od tej sprawy można powiedzieć, że wszystko się zaczęło. Moja dociekliwość w tym temacie. Może jeszcze w tamtym momencie nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale nadal pamiętam emocje, które mi towarzyszyły. Pamiętam, jakby to było wczoraj. To była pierwsza sprawa, którą śledziłam na bieżąco. Oczywiście wtedy nie wiedziałam, że za 15 lat będę prowadziła podcast kryminalny. Jednak od kiedy tylko założyłam ten kanał, wiedziałam, że kiedyś zdecyduję się opowiedzieć tę historię. Przygotowanie się do niej zajęło mi sporo czasu. Historia rodziny Fritzlów jest bardzo skomplikowana, materiały obszerne. Postaram się przekazać Wam jak najwięcej informacji, jednocześnie Was nie zanudzając. Niestety, uczulam już na wstępie, że ze względu na rozgłos tej sprawy pojawiło się wiele, wiele niespójności. Niektóre źródła są względem siebie sprzeczne. Mówię to teraz, ale będę czasem to podkreślała w trakcie opowiadania. Gdybyście dostrzegli gdzieś w artykułach czy książkach rozbieżności, albo dotarli do czegoś, o czym nie powiedziałam, to możemy to przedyskutować w komentarzach. Próbuję weryfikować wszystko, ale też jestem tylko człowiekiem. Źródła, z których korzystałam, to m.in. książka Stephanie Marsh i Bojana Pancewskiego Zbrodnie Józefa Fritzla – Analiza faktów. Najnowsza książka w języku polskim na temat tej historii, czyli Sprawa Józefa Fritzla. Korzystałam też z artykułów Gazety Wyborczej, Daily Mail, The Sun oraz dokumentów Potwór z Amstetten, Sprawa Józefa Fritzla oraz Austriacki zwyrodnialec. Wszystkie źródła pojawią się w komentarzu pod materiałem. A jest ich naprawdę bardzo wiele i wymienianie ich wszystkich zajęłoby kilka minut. Dlatego odsyłam Was do spisu. Wiem, że ten wstęp wyszedł bardzo długi, ale chciałam, abyście dowiedzieli się, dlaczego ta sprawa jest dla mnie bardzo ważna i szczególnie bliska. Jest dla mnie chyba też najtrudniejszą historią, jaką omawiałam na tym kanale dotychczas. Musicie mi wybaczyć, ale muszę jeszcze podziękować mojej mamie za wsparcie, które okazała mi przy przygotowywaniu tego odcinka, ale też za całokształt, za kibicowanie mi w prowadzeniu tego kanału i bycie moją największą fanką. Dziękuję Ci, mamo, zawsze, całym sercem za wszystko. A teraz już wszystkich zniecierpliwionych zapraszam do wysłuchania historii. Elizabeth Fritzl przyszła na świat jako czwarte z siedmiorga dzieci Józefa i Rosemarie Fritzlów. Urodziła się 6 kwietnia 1966 roku w Amstetten. Od małego wychowywała się w budynku przy Ypsztrasse 40, czyli w domu rodzinnym jej ojca. Wielu ludzi opisywało ją jako anielskiej urody dziewczynkę. Miała niebieskie oczy i przenikliwy, bystry wzrok oraz gęste, rude włosy. Z charakteru była podobno bardzo poważna jak na swój wiek, oprócz tego cicha i skromna. W szkole podstawowej nie należała do wyróżniających się osób, do popularnych osób. Sisi,
bo tak pieszczotliwie nazywano Elizabeth, śpiewała w chórze i była dobrą uczennicą. Prywatnie uwielbiała muzykę folkową, Abbe oraz Bee Gees, czyli to, czego słuchały w latach 70. wszystkie nastolatki. Mimo że była określana i nazywana poważną, to ten mały fakt pokazuje nam, że była też po prostu zwyczajną nastolatką, jak każda inna dziewczynka w jej wieku. Można powiedzieć, że była lekko zbuntowana, bo słuchanie zachodniej muzyki było w tamtych czasach w Austrii czymś nowym, dla niektórych dziwnym. Starsza część społeczeństwa stroniła od takiego gatunku. Sissy nie posiadała zbyt wielu kolegów, nie wspominając już o przyjaciołach. Czas spędzała zazwyczaj w towarzystwie bliźniaczek Christy i Juty, ale nawet swoich najlepszych koleżanek raczej nigdy nie zapraszała do domu. W większości jej znajomi wypowiadali się, że nigdy nie przekroczyli progu mieszkania przy Ypsztrasse 40. Mimo że Fritzlowie posiadali Mercedesa, duży dom, w którym z czasem zaczęli wynajmować pokoje, a Józef Fritzl chodził w garniturach, to według wspomnień koleżanek z klasy Elizabeth, cytuję, choć dostawała czyste ciuchy w poniedziałek, to wciąż zakładała je jeszcze w piątek. Oczywiście nie ma nic złego w zakładaniu tych samych ciuchów kilkakrotnie w ciągu tygodnia, ale odznaczało się od tego wizerunku, jaki kreował wokół siebie ojciec dziewczyny. Elizabeth od dziecka była pracowita. W wakacje i ferie często pomagała matce w pensjonacie, który Fritzlowie kupili w 1973 roku. Znajdował się on w Alpach Wysokich, około 1,5 godziny od Amstetten. W czasie, gdy jej rówieśnicy odpoczywali, ona sprzątała, przygotowywała pokoje dla gości, była kelnerką. Oczywiście nieodpłatnie, bo był to interes rodzinny. Można powiedzieć, że ojciec zajmował się finansami, a praca w pensjonacie była hobby i rozrywką matki, która na co dzień praktycznie całkowicie oddała się rodzinie. Kiedy Elizabeth chodziła jeszcze do szkoły w Amstetten, musiała stawiać się w domu najpóźniej 0,5 godziny po zakończeniu zajęć, inaczej czekała na nią kara. Niektórzy znajomi wspominali, że bardzo przestrzegała tych zasad. Gdy zdarzyło jej się spóźnić, wpadała w panikę. Józef wychowywał dzieci twardą ręką. Był bardzo surowy, a najmocniej obrywało się właśnie jej. Podobno dlatego, że przypominała mu jego własną matkę, ale o tych relacjach opowiem wam w dalszej części tego odcinka. Józef karał wszystkie dzieci, ale to właśnie Sissy wytrącała go najmocniej z równowagi, nawet błahostkami, czego wiele osób nie rozumiało, ale też nikt nigdy nie wchodził mu w drogę. Dziewczyna starała się przestrzegać wszystkich zasad, dlatego też na przykład, jak wspomniałam przed chwilą, nie zapraszała do domu swoich znajomych, bo ojciec sobie po prostu tego nie życzył. Raz wpadł we wściekłość, gdy jedna z koleżanek pojawiła się w progu ich mieszkania. Sissy gdzieś tam głęboko w duchu marzyła o tym, aby kiedyś zostać kosmetyczką i wyrwać się spod kontroli rodziców, zacząć żyć na własny rachunek. Z tych marzeń zwierzała się Christie i Jucie, ponieważ one też chciały jak najszybciej wyprowadzić się z domu. Ich ojciec był podobnym tyranem co Józef. Tylko że Elizabeth naprawdę czekała na swoje 18 urodziny. Liczyła, że gdy osiągnie pełnoletność, to wyrwie się z gniazda i spod kontroli ojca. W 1981 roku, gdy Sissy miała 15 lat, wyjechała do szkoły oddalonej o ponad 160 km od Amstetten. Józef chciał, aby jego córka nauczyła się zawodu, który jest przyszłościowy. Dlatego wysłał ją na kurs turystyki i gastronomii. Możliwe, że wiązał jakieś nadzieje z rozkręceniem interesów w pensjonacie. Dziewczynie nie opłacało się pokonywać codziennie drogi z domu do szkoły. Taniej było wynająć jej pokój na miejscu. Nie będę was oszukiwać, że to nie było spełnienie jej marzeń, jeśli chodzi o drogę kariery, jaką musiała obrać, ale wynikał z tej sytuacji jeden pozytyw. Elizabeth wyrwała się z domu i to wcześniej niż chciała, a musiała chcieć tego bardzo, bo z opisów innych uczniów to oni uciekali właśnie do swoich rodzin, gdy tylko mogli, bo w tej szkole było aż tak źle. Natomiast 15-letnia wówczas Sissy zostawała w swoim małym pokoju praktycznie na wszystkie weekendy i święta, czyli jej czas wolny, w którym mogłaby zobaczyć się ze swoimi bliskimi. Kiedy wróciła po kursie do Amstetten,
Ojciec załatwił jej pracę w restauracji przy stacji benzynowej. Zlokalizowana była około 20 km od jej domu, więc musiała codziennie tam dojeżdżać. Była to taka sieciówka przy autostradzie, próbowałam to jakkolwiek zlokalizować, ale chyba została dawno zlikwidowana. W tamtym czasie Elizabeth poznała swoją pierwszą niewinną miłość, Andreasa Kruzika, który był od niej 2 lata starszy. Odbywał praktyki jako pomoc szefa kuchni, to właśnie w jej pierwszej pracy się poznali. Spotykali się podczas przerw oraz poszli na randkę. Nie wiem, jak poważny był to związek, ale Elizabeth bardzo bała się powiedzieć swoim rodzicom o chłopaku. Ukrywała go. Gdy Fritzlowie przyjechali w odwiedziny, ona bodajże przedstawiła go po prostu jako kolegę. Podczas pracy w Rosenberg Sissy poznała najbliższą sobie koleżankę w całym swoim ówczesnym życiu. Może przyjaciółkę, bo to właściwie jej zwierzyła się ze swoich największych tajemnic. Brigitte Wanderer była buntowniczką, dziewczyną z problemami. Nie oceniała Elizabeth. Wysłuchiwała jej i ją wspierała. Nastolatki wspólnie zaplanowały ucieczkę z domu. Na przełomie stycznia i lutego 1983 roku wsiadły w pociąg i opuściły Amstetten. W zależności od źródeł, albo na początku spędziły pierwsze dni w Linzu, albo pojechały prosto do Wiednia. Podobno, gdy dziewczęta trafiły do stolicy, to przez kilka pierwszych nocy spały na ławkach na dworcu. I tu dwie książki, które opisują tę historię, nieco się różnią. Według książki Marsz i Pancewskiego obie zamieszkały w dzielnicy Donaustadt u jakiegoś dalszego znajomego. Według drugiej książki one same po jakimś czasie wynajęły mieszkanie przy Hartgasse 42 w dość sporej kamienicy, kilka kilometrów od centrum miasta. Udało im się to, ponieważ wynajem był w atrakcyjnej cenie i na ich kieszeń, że tak to ujmę. Nie wiem, jak było w 83 roku, ale aktualnie Wiedeń liczy blisko 2 miliony mieszkańców. Można powiedzieć, że te liczby są zbliżone do Warszawy, więc jeśli nie byliście w stolicy Austrii, no to możecie to sobie przełożyć i wyobrazić, że kiedy dwie nastolatki trafiły do tak dużego miasta, czuły się nieosiągalne. W takim sensie, że myślały, że nie da się ich namierzyć. Przez te kilkanaście dni, gdy były na tak zwanym gigancie, Elizabeth i Brigitte chodziły na imprezy, włóczyły się po mieście. Fritzl była totalnie zerwana z łańcucha. Zaczęła żyć tak, jak jej rówieśnicy. Spróbowała alkoholu, nawet paliła zioło. Czuła się fantastycznie. W Amstetten to jej matka, Rosemarie, pierwsza zauważyła, że jej nastoletnia córka zniknęła. Głowa rodziny, Józef, wpadł w szał. Na początku wysłał do Wiednia swojego syna Haralda na małe przeszpiegi. Harald był najbliższym członkiem rodziny dla Sissy. Był starszy o 3 lata i był też czymś w rodzaju przyjaciela. Chociaż nie mam pojęcia, czy siostra mówiła mu dosłownie o wszystkim. Przypuszczam, że nie. Nie mam też pojęcia, skąd Fritzlowie domyślili się, że Elizabeth uciekła właśnie do Wiednia. Najwidoczniej przeceniła swój spryt. Harald szukał jej w najgorszej dzielnicy stolicy, czyli w dzielnicy Czerwonych Latarni, gdzie roiło się od pracownic seksualnych czy ich alfonsów. Maszerując przez zachodnią część dzielnicy Gürtel, pokazywał napotkanym ludziom zdjęcie swojej siostry, jednak na jego nieszczęście nikt jej nie widział. Harald wrócił do domu w Amstetten z niczym. Ojciec wściekł się jeszcze bardziej. Józef zgłosił ucieczkę, zaginięcie córki i żądał, aby policja uderzyła aż do Interpolu. W pewien sposób te prośby czy żądania zadziałały. Rodzice Elizabeth opisali ją jako bardzo spokojną i niewinną dziewczynę. Wyrazili obawę, że mogła stać się jej krzywda, ponieważ ucieczka nie pasowała do niej i jej charakteru czy stylu bycia. Policja w Amstetten rozesłała wizerunek po wszystkich komisariatach w kraju. Nagłośniła też zaginięcie w mediach. W wielu gazetach pojawiło się zdjęcie Elizabeth Fritzl z podpisem: czy ktoś widział tę dziewczynę? Jednak rozpowszechnienie tej informacji nie pomogło w odnalezieniu nastoletniej uciekinierki. Elizabeth wpadła w ręce policji dopiero 18 lutego, gdy brała udział w jednej z domówek. Tym razem impreza wymknęła się spod kontroli i była na tyle głośna,
głośna, że sąsiedzi zgłosili zakłócanie ciszy nocnej i na miejsce przyjechał patrol. Po wylegitymowaniu uczestników imprezy zarówno Elizabeth, jak i jej przyjaciółka zostały odwiezione na dołek, gdzie spędziły całą noc. Elizabeth skojarzono z zaginioną kilka tygodni wcześniej dziewczyną. Wieści szybko dotarły do Amstetten, a Józef czym prędzej pojechał do Wiednia odebrać swoją córkę. Kiedy Elizabeth pakowała się do jego Mercedesa, wściekły Fritz rzucił do niej i do Brigitte, że więcej się nie zobaczą. Widziały się jeszcze przypadkiem na ulicy i Sissy była chętna do kolejnej ucieczki, jednak przyjaciółka jej odmówiła. I to był w sumie koniec tej relacji. Po pierwsze, bo była zabroniona, po drugie, bo Brigitte zaczęła układać sobie życie i nie była zainteresowana kolejnymi wyprawami. Sissy powróciła do domu, do swojej pracy w przydrożnym barze, ale ciągle marzyła o ucieczce z domu przy Ypsstrasse. Wspominała o tym między innymi w swoich listach do Ernsta, swojego kolegi. Był rok 1984. Elizabeth miała 18 lat i planowała wyprowadzić się do swojej siostry, która po matce miała na imię Rosemarie. Mieszkała ona w tamtym czasie w Linzu ze swoim chłopakiem. Elizabeth przewiozła do niej nawet część swoich rzeczy. Mimo ograniczeń, jakie zastosował wobec niej ojciec po ucieczce, Elizabeth pracowała, więc niestety godzina policyjna, której miała przestrzegać, była bezsensowna. Dziewczyna odzyskała wolność. Mało tego, zaczęła sprzeciwiać się surowemu ojcu, co doprowadzało go do szału. Zaczęła też imprezować, tak samo jak robiła to w Wiedniu. Zwierzała się swoim znajomym, że ma dość ojca, który znęcał się nad nią, i planowała to wszystko zakończyć. W ostatnim liście do Ernsta wysłała mu zdjęcie. Obiecała, że kolejne wyśle wyraźniejsze. Prosiła, aby o niej myślał, jednak więcej się już do niego nie odezwała. 28 sierpnia Elizabeth zniknęła i z nikim więcej się nie skontaktowała. Jej rodzice dopiero dzień później pojawili się na komisariacie. Tym razem ze względu na to, że Sissy była już pełnoletnia, to zaginięcie nie zostało potraktowane tak poważnie jak te pierwsze. Trochę też dlatego, że miała już na swoim koncie historię ucieczek. Józef Fritzl opisywał, jak córka się buntowała, imprezowała. Według niego brała też narkotyki, wąchała klej i uprawiała seks ze swoimi kolegami, ale też z obcymi, starszymi mężczyznami. Chciał jej to ukrócić, ale ta się sprzeciwiała. Poza tym z niewiadomych nikomu powodów od samego początku twierdził, że Elizabeth uciekła do sekty. W tamtych czasach temat sekt był popularny i jednocześnie przerażający. Wszyscy współczuli Fritzlom tak wyrodnej córki. 21 września 1984 roku, czyli niecały miesiąc od zaginięcia, Elizabeth wysłała rodzicom list. Kochani rodzice, postanowiłam się wyprowadzić, bo chcę być niezależna. Jestem wśród ludzi, którzy się o mnie troszczą. Nic mi nie grozi. Proszę, nie martwcie się o mnie. Nie szukajcie mnie. To moja decyzja i moje życie. Pozdrówcie całą rodzinę. Po otrzymaniu listu, Józef udał się z nim na komisariat, a tam, można powiedzieć, zachowano się wzorowo. Wypełniono raport dotyczący zaginięcia Sissy. Został on przesłany m.in. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Interpolu oraz innych urzędów, które mogły pomóc w sprawie. Odwiedzono kilka sekt, przesłuchano świadków, jednak nie udało się ustalić, gdzie dziewczyna dokładnie wyjechała. To tylko umocniło wszystkich w przekonaniu, że nastolatka faktycznie trafiła do jakiejś wspólnoty. Po miasteczku krążyła też plotka, że Elizabeth uciekła do Holandii i tam pracowała na ulicy jako prostytutka. Niektórzy znajomi czy sąsiedzi przytakiwali, że już wcześniej przysparzała rodzicom problemów. Inni nie wierzyli w te doniesienia. Gdy Elizabeth skończyła 19 lat, w kwietniu 1985 roku zawieszono jej poszukiwania. Ze względu na list, który otrzymali jej rodzice oraz to, że przekroczyła magiczną, prawną linię, która opisywała ją jako osobę w pełni pełnoletnią, nie było powodu, by jej szukać. Stwierdzono, że oddaliła się i zerwała kontakty z rodziną z własnej woli. 19 maja 1993 roku, czyli aż 9 lat po dziwnej ucieczce Elizabeth, pojawił się pierwszy przełom w sprawie.
Tego dnia Doris Frizzl, czyli młodsza siostra Sissy, znalazła pod drzwiami domu rodzinnego włożone do kartonu dziecko. Była to kilkumiesięczna dziewczynka. Wraz z nią w kartonie znajdował się list. Józef zabrał dziecko do domu i wspólnie z żoną doszli do wniosku, że ich zaginiona córka musiała podrzucić je nocą, gdy wszyscy spali. Miała wtedy szansę przemknąć niezauważona. Zacytuję wam treść listu z książki Johna Glatta. Drodzy rodzice, mam nadzieję, że żyjecie w zdrowiu. Zapewne jesteście w szoku, czytając moje słowa po tak wielu latach, ale mam dla was prawdziwą niespodziankę. Zostawiam wam moją małą córeczkę Lisę. Zaopiekujcie się nią dobrze. Karmiłam Lisę piersią przez 6,5 miesiąca. Teraz pije mleko z butelki. Jest grzeczną dziewczynką i zjada wszystko z łyżki. Skontaktuję się z wami później i ponownie proszę, żebyście mnie nie szukali, bo dobrze mi się tu żyje. W ten sposób zwiększylibyście tylko cierpienie moje i moich dzieci. Nie oczekuje się tutaj ani wielu dzieci, ani edukacji. Elizabeth. Ta wiadomość i ta niespodzianka była dla Frizzlów ogromnym szokiem. Tak samo jak to, że w liście Sissy poinformowała ich też o innych wnukach, Kerstin i Stefanie, którzy mieszkali z nią w siedzibie sekty. List trafił do akt. Grafolog potwierdził, że pismo należy do zaginionej. Frizzlowie postanowili, że przygarną dziewczynkę do siebie. Zostali jej tymczasową rodziną do momentu, gdy mogli oficjalnie ją adoptować. Stało się to dokładnie 12 miesięcy i jeden dzień później. Dziadkowie spełniali się idealnie w roli opiekunów małej Lisy. Dziewczynka, kiedy trafiła do nich, ważyła niecałe 6 kg. Po przebadaniu przez lekarzy okazało się, że była dobrze zaopiekowana i zadbana, jednak miała wadę serca, którą trzeba było zoperować. To, jak Lisa pojawiła się w rodzinie Frizzlów, nie było tematem tabu, jednak wpasowała się tak w otoczenie, że mało kto zadawał pytania. Niektórzy myśleli wręcz, że jest córką kogoś z rodzeństwa Elizabeth, a nie jej samej. W grudniu 1994 roku Rosemary Frizzl zauważyła, że w wózku Lisy, który stał pod domem, znajduje się obce dziecko. Jest mi naprawdę przykro, że znów się do was zwracam. Mam nadzieję, że z Lisą wszystko dobrze. Musiała już pewnie podrosnąć. Monika ma 9,5 miesiąca. Karmiłam ją piersią przez 7,5. Teraz jada już prawie wszystko, ale wciąż najbardziej lubi butelkę. Otwór w smoczku musi być dla niej nieco większy. Tego samego dnia, na krótko po odnalezieniu dziecka, Rosemary odebrała telefon. To była nieco niepokojąca rozmowa, bo osoba po drugiej stronie kompletnie ignorowała pytania zdezorientowanej Frizzl. Rosemary stwierdzi później, że prawdopodobnie była to Elizabeth, jednak jej głos brzmiał, jakby był odtwarzany z taśmy. Rosemary była w szoku, ponieważ ich numer został zmieniony i nie został do tamtego momentu zaktualizowany w książce telefonicznej. Nie miała pojęcia, w jaki sposób jej córka się z nią skontaktowała, jak w ogóle ten numer zdobyła. Podrzucenie jednego dziecka nie wywołało takiego zamieszania jak podrzucenie kolejnego. Tym razem sprawą zainteresowała się prokuratura, która ponownie próbowała odnaleźć Elizabeth. O historii Frizzlów zaczęły pisać gazety. Sprawa wydawała się podejrzana, ponieważ nie słyszano dotąd, by kobieta po prostu zniknęła, a potem podsyłała dzieci własnym rodzicom. Mówił Mark Perry, dziennikarz, który napisał wtedy artykuł o Elizabeth. Ludzie zaczęli mówić o niej nie tylko jak o wyrodnej córce, ale w tamtym momencie jako o wyrodnej matce, równocześnie podziwiając starszych już Frizzlów, którzy wychowywali dzieci jak swoje. I to dosłownie, bo gdy dzieci tylko zaczęły mówić, zwracały się do nich raczej tata i mama, a nie dziadek i babcia. Józef sam udzielił wywiadu, w którym opisał ich losy oraz opowiadał o ucieczce Sissy do sekty. Jak już wspomniałam, wielu ludzi to przerażało, ale temat sekty był w tamtych czasach dość popularny, dlatego nie było to dla nikogo mocno podejrzane. Oprócz tego, że ciężko było ją namierzyć. 3 sierpnia 1997 roku na progu domu Frizzlów pojawiło się kolejne dziecko. Tym razem było ono większe
i był to chłopiec. Niestety w tym przypadku nie dotarłam do informacji, w jaki sposób Aleksander, bo tak miał na imię chłopczyk, został odnaleziony i co Elizabeth napisała w liście. Żadne z źródeł nie mówi niestety nic na ten temat, ale uważam, że możemy domyśleć się treści. Tym razem Józef miał być wściekły, że nieodpowiedzialna córka zrzuca na ich barki tak duży ciężar. Żalił się swoim znajomym, że mają już swoje lata, a dzieci przybywa. Oprócz tego dziewczynki miały być o brata zazdrosne, co doprowadziło do ich buntu. Z drugiej strony Rosemarie była szczęśliwa. Osobiście była bardzo zaangażowana w życie swoich dzieci, wnucząt. Kiedy chodziły do szkoły, ona wyprawiała im przyjęcia, chodziła na różnego rodzaju imprezy i wydarzenia organizowane w szkole oraz na ich zajęcia pozalekcyjne. Matki kolegów ją podziwiały, wspierały. Uważały, że świetnie sobie radziła. Z czasem ta granica bycia babcią się zatarła i same dzieci, oprócz tego, że nazywały ją matką, to też ją tak traktowały. Do Fritzlów często zaglądali pracownicy opieki społecznej, aby sprawdzić, jak miewają się przygarnięte przez małżeństwo dzieci. Każda taka wizyta kończyła się pozytywną adnotacją. Dzieciom niczego nie brakowało. Chociaż Rosemarie odchowała 7 własnych dzieci i była już nieco zmęczona, to nigdy się nie skarżyła. I na odwrót, nikt nie skarżył się na nią. Dzieci bardzo ją kochały i związały się z nią dużo mocniej niż z Józefem, który nie za bardzo angażował się w ich życie. On raczej zajmował się finansami, utrzymaniem rodziny, ale nigdy nie był za bardzo wylewny. Rosemarie nie mówiła o tym za często, ale bardzo bolał ją fakt, że Elizabeth bez słowa zniknęła. Nie mówiła też dzieciom, skąd tak naprawdę się wzięły. Jednak w końcu grono pedagogiczne zainteresowało się sytuacją. Nie podobało im się, że Lisa, Monika i Aleksander nie wiedzą, że Rosemarie i Józef nie są ich prawdziwymi rodzicami. Fritzlom polecono uświadomić dzieci, nim dorosną i same przez przypadek dowiedzą się prawdy. Od tamtego momentu najstarsza z rodzeństwa mówiła znajomym, jak została odnaleziona na progu domu dziadków. Z kolei jej brat twierdził, że jego biologiczna matka nie żyje. Na przełomie 2007 i 2008 roku pojawiły się nowe wieści od zaginionej Elizabeth. Kobieta planowała odwiedzić, albo raczej wrócić do swoich bliskich w Amstetten. Ostatni raz kontaktowała się z rodziną kilka lat wcześniej, gdy urodziła syna Felixa. W liście napisała, że chciałaby zabrać trójkę swoich dzieci i zacząć od nowa. Nie dała jednak znać, kiedy miało to nastąpić. 19 kwietnia 2008 roku nastąpiło coś, czego nikt się nie spodziewał. Tak zwany punkt kulminacyjny tej historii. Józef odnalazł swoją najstarszą wnuczkę pod drzwiami, zupełnie tak jak wiele lat wcześniej jej rodzeństwo. Tym razem była to nastolatka, w dodatku ciężko chora. Była w tak ciężkim stanie, że gdy na Ypsztrasę przyjechał ambulans, ratownicy przeczuwali najgorsze i nie dawali jej zbyt dużych szans na przeżycie. Niestety ciężko było im określić, co powoduje u Kerstin aż tak tragiczne samopoczucie. Dziewczyna w ogóle nie kontaktowała. Na początku założono, że została otruta. Kiedy znalazła się w szpitalu, wprowadzono ją w śpiączkę, aby w jakikolwiek sposób zwiększyć szanse na jej uratowanie. Po przebadaniu stwierdzono u niej ogromne zaniedbanie oraz niewydolność wielu organów. Dużym problemem było to, że dziewczyna nie posiadała żadnej karty pacjenta, nie uczęszczała wcześniej do lekarzy. Jej dziadek też niewiele mógł pomóc. Kerstin odnalazł, gdy szedł do piekarni. Niemal wywrócił się przez nią, ponieważ leżała na ziemi. To był pierwszy raz, gdy spotkał swoją wnuczkę. Józef opowiedział lekarzowi historię o tym, że jego córka żyła w sekcie i podrzuciła wcześniej trójkę dzieci, które wraz z żoną wychowywał. Tak jak w przypadku poprzednich dzieci, tak i tamtym razem Elizabeth zostawiła przy córce list. Cytuję książkę Zbrodni Józefa Fritzla. Środa wieczorem Kerstin miała drgawki. Dostała syrop na kaszel i aspirynę. Czwartek. Kaszel się nasilił. Piątek. Drgawki się nasilają. Kerstin pogryzła sobie wargi i język. Proszę, pomóżcie jej. Kerstin boi się ludzi. Nigdy nie była w szpitalu.
Poproście mojego ojca o pomoc. To jedyny człowiek, jakiego zna. Kerstin, trzymaj się, dopóki się nie zobaczymy. Niedługo znów wszyscy będziemy razem. Liścik nie pomógł w ustaleniu przyczyny stanu zdrowia Kerstin. Lekarze nie wiedzieli, czy cierpi na jakąś poważną chorobę, czy ktoś ją skrzywdził. Obstawiali też, że próbowała popełnić samobójstwo i przedawkowała leki lub narkotyki. W szpitalu oprócz Józefa zaczęły pojawiać się jego dzieci, rodzeństwo Elizabeth. Nikt jednak nie wiedział, jak pomóc. Rosemary została ściągnięta z wakacji we Włoszech. Wszystkich przejął los najstarszej z córek Sisi. Szpital sam zaoferował się załatwieniem wszelkich spraw urzędowo-ubezpieczeniowych. Szpital musiał poinformować o całej sytuacji policję. Zaczęto wracać do akt Elizabeth Fritz. Sprawa zaczęła robić się głośna na poziomie lokalnym. Niestety stan Kerstin się pogarszał. Potrzebny był pilny kontakt z Elizabeth. Jednak nikt nie wiedział, gdzie ona jest. Nikt nie potrafił się z nią skontaktować, a ona, tak jak przez poprzednie 24 lata, nie wychodziła z ukrycia. W końcu lekarz prowadzący, Albert Reiter, wystosował apel do matki, prosząc ją o pomoc. Józef również rozmawiał z dziennikarzami. Jeden z nich zapisał wtedy to, co powiedział Fritz. Jak pan myśli? Co my czujemy? Próbowaliśmy już wszystkiego. Szukałem jej w całym kraju. Nie ma pan pojęcia, przez co przeszliśmy. Nie wiem, co robić. Nie jestem pewien, czy to powinno być aż tak upubliczniane. Pan rozumie, mamy 7 dzieci. Podrzucała nam dzieci i od czasu do czasu list. Ja już mam 73 lata. Jesteśmy zrozpaczeni. Nikt nie rozumie tej sytuacji. Będziemy niezmiernie wdzięczni za jakiekolwiek wskazówki. Wraz z apelem lekarza w telewizji zaczęto upubliczniać wizerunek nastoletniej Elizabeth, przypominając historię jej zaginięcia. Cała sprawa stała się tak zagmatwana, że policja zaczęła odzywać się do specjalistów z prośbą o pomoc. Liczyli, że dzięki temu w końcu namierzą matkę Kerstin. Kiedy listy od Elizabeth trafiły w ręce specjalisty z lokalnej diecezji, który był wyedukowany w temacie radykalnych ruchów religijnych, mężczyzna od razu założył, że teoria o ucieczce do sekty jest wyssana z palca. Elizabeth nie poruszała tematu religii w żadnym z listów. Nie wydawała się zmanipulowana, nie przekonywała o swoich poglądach. Jednak według niego nie pisała ich też sama z siebie. Były one raczej podyktowane przez osobę trzecią. W szpitalu pobrano próbki DNA od rodzeństwa Kerstin, czyli od Lisy, Moniki i Aleksandra, aby potwierdzić, że faktycznie są rodziną. Jak się okazało, mieli nie tylko wspólną matkę, ale i ojca. Jedynie Józef z całej rodziny odmówił wzięcia udziału w badaniu. Rosemary ciężko znosiła całą sytuację. Wzywano do niej karetkę, ponieważ ze stresu zemdlała. Józef natomiast był zrównoważony, spokojny i wykonywał swoje codzienne prace czy obowiązki. W końcu tydzień po odnalezieniu nieprzytomnej Kerstin w domu Fritzlów pojawiła się trójka niezapowiedzianych gości. Elizabeth wraz ze swoimi synami, Stefanem i Felixem, przyjechała do Amstetten ze względu na ciężki stan zdrowia córki. Podobno jej matka, Rosemary, zalała się łzami, gdy ją ujrzała. Elizabeth miała powiedzieć, że nigdy nie sądziła, że uda jej się jeszcze zobaczyć rodzinę. Nie mogę uwierzyć, że stamtąd wyszłam. Nie sądziłam, że jeszcze kiedykolwiek was zobaczę. To dla mnie zbyt wiele. Kiedy spotkała się z trójką swoich dzieci, których nie widziała od lat, powiedziała: moje dzieci, jesteście tacy piękni. Widać było jednak, że mimo czystych i nowych ubrań, kobieta była bardzo zaniedbana. Nie przypominała już tej rudowłosej dziewczyny ze zdjęć, które pojawiały się w mediach. Józef szybko poinformował lekarza o powrocie swojej córki. Chciał pomóc, więc obiecał, że przywiezie ją na Ojom, gdzie leżała Kerstin. Niestety Elizabeth nie mogła zbyt wiele pomóc, nie potrafiła powiedzieć, dlaczego jej córka była w tak ciężkim stanie. Kobieta odwiedziła Kerstin w jej sali, po jakimś czasie wraz ze swoim ojcem ruszyli do wyjścia. Jednak na parkingu zostali zatrzymani przez policję. Doktor Reiter był mocno podejrzliwy, poinformował o nagłym odnalezieniu Elizabeth. Była ona podejrzewana o mocne zaniedbanie względem własnego dziecka. Przypuszczano, że to z jej winy Kerstin wylądowała w szpitalu. Z drugiej jednak strony Józef Fritzl też wydawał się w tej sytuacji podejrzany.
Widać było, że Elizabeth jest pod jego wpływem i nie chce się przy nim wypowiadać, dlatego ich rozdzielono. Sissy w kółko powtarzała historię o sekcie. Jej przesłuchanie trwało godzinę i dalej nic nie było wiadome. Nic nie wyjaśniło. W pewnym momencie zagrożono jej odebraniem dzieci. Dopiero wtedy Elizabeth Ritzel zgodziła się opowiedzieć swoją prawdziwą historię. Ale najpierw postawiła jeden warunek, że nigdy więcej nie będzie musiała widzieć swojego ojca na oczy. 8516 dni. Tyle czasu Elizabeth spędziła z dala od rodzinnego domu. Jednak czy na pewno? Kiedy 42-letnia już kobieta mówiła o tym, co ją spotkało, każdy, dosłownie każdy, nie potrafił uwierzyć własnym uszom. To było jak zrzucenie bomby. Sissy tak naprawdę nigdy nie wyjechała z Amstetten. Nigdy też nie opuściła terenu posiadłości swoich rodziców. Przez 24 lata Elizabeth Fritzl żyła pod powierzchnią, zapominając, jak to jest oddychać świeżym powietrzem, jak to jest się opalać, czy czuć na skórze krople deszczu. Wraz z trójką swoich dzieci była uwięziona w piwnicy zbudowanej przez potwora. Przez własnego ojca, który stał się też ojcem dla jej dzieci. I to nie w przenośni. Wszystko zaczęło się, gdy Sissy była jeszcze dzieckiem. To wtedy szanowany w mieście inżynier Józef Fritzl zaczął pozwalać sobie na więcej względem swojej córki. Zaczęło się od zostawiania w jej pokoju magazynów pornograficznych. Bardzo ją to zawstydzało, dlatego nikomu o tym nie powiedziała. Pierwszy raz dotknął ją w nieodpowiedni sposób, gdy miała 11 lat. Oprócz molestowania i dotykania, Józef kazał jej patrzeć, jak się masturbuje. Zazwyczaj odbywało się to w aucie lub w ich pensjonacie, gdy Rosemarie była zajęta i nie miała córki na oku. Józef kontrolował życie Elizabeth w każdym aspekcie. Szpiegował ją, czytał wszystkie listy, które otrzymywała, nawet te bardzo osobiste. Nieważne, czy były od koleżanki, czy od chłopaka. O nich był właściwie wyjątkowo zazdrosny. Z czasem dopuścił się gwałtów i to też najczęściej w aucie, ale czasem zabierał ją na spacery do lasu i tam wykorzystywał. W tamtym czasie wstydziła się o tym mówić, poza tym była wychowana w przekonaniu, że to, co dzieje się w rodzinie, nie powinno wychodzić poza mury domu. Jej koleżanki z klasy domyślały się, że coś jest nie tak, ale one też nie dopytywały, ponieważ same miały przemocowego ojca. Jednak nie wiedziały, że przemoc, jakiej doznawała Elizabeth, jest czymś innym, czymś wręcz obrzydliwym. Dopiero kiedy była prawie pełnoletnia, wyznała całą prawdę Brigitte, czyli przyjaciółce z pracy, tej samej, z którą uciekła do Wiednia. Dziewczyna nie mogła jej za wiele pomóc. Ich planem było uciec od problemów, jednak zostały na tym złapane. Przyjaciółka ułożyła sobie życie. Kontrolowana Elizabeth nie mogła tego zrobić. To właśnie strach przed utratą tej kontroli popchnął Józefa do porwania własnej córki i uwięzienia jej w piwnicy. Budował ją wiele lat. Znajdowała się pod segmentem nowego budynku jego domu, ponieważ dobudował do swojego rodzinnego domu nowy, aby móc między innymi wynajmować pokoje i na tym zarabiać. Plan budowy piwnicy powstał w 1977 roku, czyli gdy zbliżył się fizycznie do Elizabeth. W 1978 złożył wniosek w Urzędzie Urbanistycznym Miasta i przedstawił projekt. Piwnica miała mieć korytarz, cztery schowki, kotłownię i najważniejsze miejsce, prywatny warsztat Józefa. Powierzchnia piwnicy miała wynosić 20 metrów kwadratowych. Oczywiście mówimy o tej legalnej części, bo loch, do którego sprowadził córkę, był tajemnicą. Józef z zewnątrz budował swój warsztat i schron, bo tak też piwnica figurowała w dokumentach, jako schron przeciwatomowy. W głowie jednak miał okrutny projekt więzienia. Stwierdził, że stworzy z Sissy rodzinę. Chciał, aby stała się jego żoną. Jednak ona się buntowała. Poza tym był szanowanym inżynierem. Mieszkał w Amstetten od lat. Nikt nie mógł wiedzieć o jego drugim życiu. Potrafił pracować nad swoim dziełem dzień i noc. Nikomu nie było wolno wchodzić do środka, a klucze od drzwi miał tylko i wyłącznie on. Sam wyniósł z piwnicy 250 ton ziemi.
Cytując książkę Sprawa Józefa Fritzla, przez 5 kolejnych lat własnoręcznie usunął 250 ton ziemi, co stanowiło odpowiednik 17 załadowanych ciężarówek. Przez chwilę pomagał mu szwagier, ale przy tej oficjalnej części piwnicy. Nawet robił jej projekt. Jednak o drugim podziemiu nie miał pojęcia. Tam nikt nie mógł wejść. Nikt też nie próbował mu się przeciwstawić. Cała rodzina wiedziała, jakim furiatem był Fritz. Aby zapewnić sobie jeszcze większą prywatę, posadził drzewa, krzaki i krzewy, dzięki czemu sąsiedzi nie widzieli, co wnosi i wynosi z terenu budowy. W lipcu 1983 roku stwierdził, że piwnica jest gotowa do inspekcji. Czekał na przyjazd urzędnika, który miał zatwierdzić pomieszczenia. Oficjalnie w drugiej połowie 83 roku piwnica przeszła inspekcję. Według urzędnika została zbudowana według planu. Spełniała ona wszystkie warunki. Drzwi, które w przyszłości normalnie znajdowały się za regałem w warsztacie Józefa, na dzień inspekcji były zamurowane i były po prostu ścianą. I tu źródła nieco się rozjeżdżają. Według jednej książki te pomieszczenia, w których ojciec uwięził Sisi, powstały dopiero jakiś czas później. Fritz miał złożyć do urzędu kolejny wniosek o dobudowanie dwóch dodatkowych pomieszczeń. Mimo że dostał pozwolenie, to nigdy nie zgłosił ukończenia pracy, a w urzędzie ktoś musiał to przeoczyć lub machnąć ręką. Józef faktycznie je dobudował, ale w tajemnicy. Przebił się przez ścianę w warsztacie. Według najnowszego wydania o tej sprawie te pomieszczenia już były, ale były zamaskowane. To tylko w kwestii wyjaśnienia, gdybyście trafili na inne informacje. Nowy dom dla Elizabeth ukrył za regałem w swoim warsztacie. Wejście do lokum było niewielkie, na tyle duże, aby wnieść przez nie potrzebne sprzęty i rzeczy, ale na tyle małe, że kryło się za meblem. Józef podłączył pomieszczenie do kanalizacji, do wentylacji, a prąd nielegalnie był podpięty pod liczniki najemców mieszkań na górze. Stąd też zdarzały się bardzo wysokie rachunki, które dziwiły lokatorów. Wszystkie pomieszczenia wygłuszył, zarówno ściany, jak i sufit. Wszystko dokładnie przemyślał i zbudował tak, aby nie zaliczyć wpadki. Zainstalowałem zlew, toaletę, łóżko, kuchenkę i lodówkę. Pomieszczenie to było już wcześniej podłączone do prądu. Nic dla mnie nie znaczyło to, że ktoś mógł zobaczyć tę pracę. Piwnica należała do mnie, to było moje królestwo, tylko ja mogłem tam wchodzić. Wszyscy to wiedzieli, żona, dzieci, lokatorzy. Nikt nie śmiał wejść na moje terytorium ani pytać, co tam robię. Powiedziałem wszystkim, że stworzyłem tam biuro pełne prywatnych dokumentów i to wystarczyło. Wszyscy stosowali się do moich zasad. Tak mówił sam Fritz już po aresztowaniu. Według źródeł, aby dostać się do tej ukrytej części piwnicy, trzeba było od wejścia do niej pokonać aż 8 drzwi. Te ostatnie były bardzo ciężkie, zrobione z betonu i stali. Były chronione kodem, który znał tylko i wyłącznie Fritz. Piwnica miała tam wysokość zaledwie 174 cm i też jakieś 20 m2 łącznie. Do lochu prowadził bardzo wąski korytarz. W środku znajdował się mały aneks kuchenny, toaleta, coś w rodzaju prysznica, część sypialniana i tak zwana część pokoju dziennego. Chociaż na początku, gdy Elizabeth trafiła do tego miejsca, wyglądało to nieco inaczej. Ale o tym zaraz. Oczywiście, jak to w piwnicy, nie było okien, świeżego powietrza. Miała ona zapach stęchlizny. Do tego stopnia, że gdy później policjanci zabezpieczali ten teren, byli w stanie przebywać tam tylko kilka godzin i musieli się wymieniać. Ale o tym też później. Zdjęcia piwnicy będziecie mogli obejrzeć na moim Instagramie. Straszydło, podkreśnik, podłoga, jakkolwiek to nazywacie. Straszydło, podkreśnik, podcast. Tam dodam też więcej postów dotyczących tej sprawy, więc jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie i mnie zaobserwujcie. Możliwe, że gdy tego słuchacie, to zdjęcia już tam są. Jeśli nie potraficie sobie tego wyobrazić, to zachęcam do obejrzenia tych zdjęć, aby łatwiej to sobie poukładać w głowie. 28 sierpnia 1984 roku Józef walczył ze swoją niepokorną i buntującą się córką. Wiedział, że Sisi albo wyfrunie z gniazda i przestanie mieć nad nią kontrolę, co równało się temu, że utraciłby swoje przyjemności i nie miałby gdzie się wyładowywać.
Ja wiem, jak to brzmi, ale ta historia za chwilę będzie jeszcze bardziej obleśna, więc próbuję póki co używać najlżejszych wyrażeń. Tak więc wiedział, że albo wkrótce straci córkę, albo zatrzyma ją dla siebie na zawsze. Wybrał oczywiście tą drugą opcję. Tego dnia byli w domu sami. Często w ogóle się tak zdarzało, że na prośbę Józefa Elizabeth zostawała w domu, gdy Rosemary wraz z resztą swoich dzieci leciała gdzieś daleko na wakacje, czy po prostu wychodziła z domu. Co dziwne, nigdy jej to nie zaniepokoiło. Zdjęcia z tych czasów później lądowały w brukowcach z opisami w stylu: tak bawiło się rodzeństwo Fritzl w czasie, gdy ich siostra była molestowana przez ojca. Wracając, 28 sierpnia 1984 roku, gdy wszyscy opuścili dom, Elizabeth szykowała się do pracy. Do Fritzlów w odwiedziny przyjechała starsza córka Rosemary, do której wyprowadzić miała się Sissy. Co ciekawe, wyprowadzka była zaplanowana na nadchodzący weekend, więc Józefa tym bardziej gonił czas. Ojciec poprosił 18-latkę o pomoc w piwnicy. Dziewczyna była nieco zdziwiona, bo piwnica była jego świątynią. Nikt nigdy tam nie schodził. Elizabeth miała pomóc ojcu przy mocowaniu ciężkich, metalowych drzwi, które w przyszłości miały dzielić ją od świata zewnętrznego i ukochanej wolności. Oczywiście w tamtym momencie o tym nie wiedziała, jednak sam fakt przyprawia ociarki na całym ciele. Józef uśpił czujność swojej córki. Chciał z nią przy okazji porozmawiać o wyprowadzce, o ostatnich sporach. Jednak gdy ta niczego się nie spodziewała, ojciec przyłożył jej do twarzy chusteczkę nasączoną chloroformem lub eterem. To też w zależności od źródeł. Obie substancje działają usypiająco. Kiedy traciła świadomość i była bezwładna, zaciągnął ją przez wąski korytarz do jej lochu. Tam zakuł w kajdanki i pozostawił w ciemnościach. Gdy się przebudziła, była całkowicie zdezorientowana. Nie wiedziała, gdzie jest i co się stało. Myślała, że to rodzaj jakiejś kary, że w końcu zostanie uwolniona. Nie mogła przewidzieć, że tamto miejsce, to więzienie, stanie się jej domem na aż 24 lata. Czekała wiele godzin, tracąc poczucie czasu. W końcu Józef pojawił się w piwnicy. Przyniósł jej wiadro, na wypadek gdyby potrzebowała skorzystać z toalety. Uwolnił jej ręce, ale za to przykuł w pasie do łańcucha. Musiał ją obezwładnić w każdy możliwy sposób. Nie chciał, aby uciekła, dlatego postanowił ją zastraszyć psychicznie i fizycznie. W pierwszych dobach bardzo mocno ją pobił. Bił ją pięściami po całym ciele, też po głowie. Mimo że w późniejszych zeznaniach twierdził, że zaczął z nią współżyć po wielu miesiącach pobytu w piwnicy, to według Elizabeth ojciec zgwałcił ją już dzień po uwięzieniu. Przez 24 lata zgwałcił ją ponad 3000 razy. Fritz umieścił w lochu telewizor z odtwarzaczem kaset VHS. Na kasetach nagrane były filmy pornograficzne. Elizabeth musiała je oglądać, czasem wraz z ojcem, aby później odtwarzać sceny z filmów podczas seksu z nim. Oprócz tego zaopatrzył ją w zabawki erotyczne, niektóre z nich przeznaczone do BDSM. Józef bawił się Elizabeth. Trzymał ją w ciemnościach, przynosił jedzenie co kilka dni, za każdym razem wykorzystywał i bił. Dziewczyna wiedziała, że jeśli ma przeżyć, to musi dostosować się do jego oczekiwań. Tak stopniowo ją urabiał. Po pierwszym miesiącu Józef zmusił ją do napisania listu. Głodził ją i bił. W końcu złamała się i napisała to, czego od niej oczekiwał. Później Fritzl pojechał kilkadziesiąt kilometrów od Amstetten, aby go nadać. Właśnie dlatego nawet eksperci określali, że pismo należy do Elizabeth, bo pisała je sama. Później jednak analizując je przyznali, że brzmiały jak podyktowane. Mijały miesiące, Sissy powoli akceptowała stan rzeczy. Wiedziała, że nie opuści lochu bez pozwolenia ojca, tylko on znał kod do drzwi. Musiała współpracować, aby nie umrzeć z głodu. Oprócz tego Józef straszył ją, że jeśli tylko będzie chciał, to wpuści do piwnicy gaz, który ją zabije, a drzwi według niego miały razić prądem, gdyby tylko się do nich zbliżyła. Była manipulowana, wierzyła we wszystko, co jej mówił, bo nie miała innego wyboru. To on był panem dnia i nocy, jej przyszłości i życia.
W międzyczasie, gdy Elizabeth była torturowana, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, na górze wszyscy zachodzili w głowę, dlaczego postanowiła uciec. Wielu nie wierzyło w informacje o ucieczce do sekty. Powstawały plotki, o których wcześniej już wam wspominałam. Józef odgrywał rolę zaniepokojonego ojca, który wielokrotnie odwiedzał komisariat, żądał poszukiwań na skalę europejską, oskarżał policję o brak zaangażowania. Natomiast Rosemarie, która dostała pierwszy list od córki po jej zaginięciu, nieco się uspokoiła. Poczuła ulgę, że córka jest cała, zdrowa i że żyje. W 1985 roku, czyli kilka miesięcy po porwaniu, Fritzl ściągnął Elizabeth łańcuch. Była już na tyle mu posłuszna i zmanipulowana, że nie bał się ataku z jej strony. Były oczywiście momenty, gdy Elizabeth wciąż wierzyła, że uda jej się uciec, że gdy zaatakuje ojca, to będzie miała na to szansę. Na przykład gołymi rękoma próbowała go zranić, drapiąc paznokciami jego twarz, ale nie była w stanie go obezwładnić. Ojciec nadal był silny mimo swojego wieku. W piwnicy nie miała też żadnej broni. Na przykład sztućce, którymi jadała, były plastikowe. On to sobie wszystko bardzo dobrze przemyślał i wcześniej się zabezpieczył. Kiedy córka się stawiała, bił ją do tego stopnia, że mógłby ją zabić. Cierpiała później wiele dni, czasem dostając gorączki. 2 lata po porwaniu Elizabeth zaszła w pierwszą ciążę. Wtedy się poddała. Może w innych warunkach byłaby w stanie się z tego cieszyć, ale w zatęchłej piwnicy z myślą, że ojciec jej dziecka to jej własny biologiczny ojciec, po prostu wstrętna. On zrobił to z premedytacją, ponieważ Sissy prosiła go o antykoncepcję. Jednak on jej odmawiał, gdyż miał inny plan. Kiedy zorientował się, że córka jest w ciąży, był szczęśliwy. Chciał założyć z nią rodzinę, a jego marzenie powoli się spełniało. W listopadzie 1986 roku Elizabeth straciła ciążę. Mimo, że nie chciała tego dziecka, w pewien sposób sytuacja bardzo ją przytłoczyła. Prawdopodobnie też wtedy zdała sobie sprawę, że została więźniem i do końca swoich dni będzie w piwnicy jako niewolnica swojego ojca. Fritz nie dbał o jej zdrowie. W piwnicy było brudno, biegały szczury. W zimę Elizabeth nie potrafiła się rozgrzać, chorowała. Jedynym lekarstwem, jakie dostawała od ojca, była aspiryna, którą przynosił w dawkach. Nigdy nie dał jej całego opakowania. Możliwe, że bał się, że ta naje się tabletek i przedawkuje. Aspiryną leczył praktycznie wszystko, od lekkiego bólu po ciągnące się tygodniami choroby. W 1987 roku Józef wyjechał ze znajomymi na wakacje. Jako, że nikt nie wiedział o samotnej lokatorce z piwnicy, nie miał kto jej doglądać. Fritz zaopatrzył ją w zapas jedzenia i w sumie to tyle. Gdyby nie wrócił z tych wczasów, Elizabeth w końcu umarłaby z głodu. On żył z tą świadomością i nie miał skrupułów zostawić jej na kilka tygodni, lecąc tysiące kilometrów dalej. Z jednej strony był to dla niej błogi czas i też coś w rodzaju wakacji. Z drugiej bała się chyba jeszcze bardziej, bo też była świadoma, że jeśli on jej nie uratuje, to nie zrobi tego nikt inny. Nie było słychać jej spod ziemia. Nie mogła dać nikomu znać, że była zamknięta. Kiedy myślę o wakacjach Józefa, po prostu otwiera mi się nóż w kieszeni. W 2008 roku, gdy okazało się, że porwał on własną córkę i więził przez 24 lata, do mediów zaczęły przedostawać się nagrania, zdjęcia, a jego dotychczasowi przyjaciele, z którymi wyjeżdżał na wspaniałe wycieczki, głośno mówili o tym, jak dobrze bawił się za granicą, gdy zarówno jego córka, jak i później też dzieci siedziały uwięzione pod ziemią. Przypomnę, skazany na łaskawość losu. On nie wyjeżdżał na kilka dni. To były tygodnie. Jedne z jego wakacji trwały prawie miesiąc. Nigdy nie zabierał na nie ze sobą żony, bo na tych wycieczkach otaczał się prostytutkami, chadzał do burdeli i spotykał się z młodymi mężczyznami lub chłopcami. Jednym z jego przystanków była Pattaya w Tajlandii, zwana także miastem grzechu. Według Wikipedii w mieście uprawiana jest seksturystyka, chociaż rządzący od lat próbują zerwać z tym wizerunkiem.
Jego znajomi twierdzili, że Seb, bo tak też na niego mówili, spędzał z nimi niewiele czasu. On miał ustalony swój osobny plan dnia, a oni dobrze wiedzieli, gdzie znikał. Najczęściej do południa odsypiał nocne eskapady. Według Johna Glata i materiałów, jakie zebrał, cytuję: Fritzla widziano, jak spacerował po plaży z 16-letnim chłopakiem. Pojawiało się też mnóstwo plotek na temat nocnych wizyt Austriaka w niesławnej dzielnicy Czerwonych Latarni Boys Town. Korzystał z usług chłopców, osób transpłciowych i nie tylko, zeznawał świadek. Na nagraniach z wakacji Józef jest uśmiechnięty, rozbawiony. Zresztą wygląda jak każdy inny turysta na egzotycznych wakacjach. Jednak znając okrutną prawdę, aż ciężko jest uwierzyć, że potrafił przybrać tak idealną maskę. Znajomi Fritzla zeznali też, że ten zawsze kupował bardzo dużo zabawek. Dziwili się, że dla trójki dzieci, czyli Lisy, Moniki i Aleksandra, kupuje ich aż tyle. Po czasie dopiero dodali 2 do 2. Tak samo było z sukienką, którą Seb kupił kiedyś na targu. Jego znajomi nagrali ten moment, ale ten był bardzo wzburzony i kazał usunąć im ten film. Jednak chyba tego nie zrobili finalnie, bo w niektórych programach można zobaczyć ten urywek filmu. Byliśmy na targu. Nie wiedział, że stałem za jego plecami, gdy kupował sukienkę wieczorową i bieliznę dla bardzo szczupłej kobiety. Nie pasowała na jego żonę. Był bardzo poirytowany, gdy zorientował się, że go obserwuje. Potem przyznał, że miał kochankę na boku i poprosił, abym utrzymał to w tajemnicy. Mówił Paul Hurer, mężczyzna, który przyjaźnił się z Józefem ponad 30 lat. I jemu też nawet przez moment, przez te wszystkie lata, nie przyszło do głowy, że jego przyjaciel mógłby przetrzymywać własną córkę w piwnicy. Zanim przejdę chronologicznie dalej, przy okazji chciałabym napomknąć o zamiłowaniu Józefa do odwiedzania burdeli w Austrii. Chciałabym też nadmienić, aby brać te rewelacje z lekką dozą niepewności, ponieważ dopiero gdy wybuchła afera związana z Elizabeth, nagle wszystkim rozwiązały się języki. Podobno Fritzl miał swoje ulubione domy publiczne, jednak on nie był tam ulubionym klientem. Niestety próbuję przekopać się przez wszystkie źródła, jakie nagromadziłam, ale nie mogę znaleźć, gdzie dokładnie o tym mówiono, ale podobno był miłośnikiem zabaw BDSM. Jego ulubionym miejscem do uprawiania seksu z prostytutkami był loch, coś co przypominało właśnie piwnicę. Lubił bawić się w pana i niewolnicę. Według niektórych Fritzl przykuwał je do czegoś na wzór krzyża. Lubił też odgrywać scenki gwałtów. Jak podaje John Glad w swojej książce, Fritzl odwiedzał w Linzu agencję towarzyską o nazwie Villa Ostende. Cytuję. Od lat 70. Fritzl był tam stałym bywalcem, zyskując ponurą reputację ze względu na swoje dziwaczne wymagania seksualne, do których można było zaliczyć kosztującą $225 za godzinę zabawę, w której prostytutki grały rolę zwłok, a on się przy nich zaspokajał. Wiele dziewcząt z tego przybytku Fritzl tak bardzo przerażał, że odmawiały świadczenia swoich usług, co było niezwykle rzadkie w austriackich burdelach. Według tej samej książki sam właściciel Villa Ostende przyznał w wywiadzie, że prostytutki, które świadczyły usługi Józefowi, opowiadały o tym, jak zakładał i wiązał im worki na głowach, podniecając się tym, że one się dusiły. Wiadomo, że Fritzl musiał się kontrolować i nie mógł zrobić krzywdy pracownicom domu publicznego, ale jeśli z nimi zabawiał się do granic możliwości, jeśli to faktycznie prawda, to możemy sobie tylko wyobrazić, co takiego robił Elizabeth, gdy kompletnie nikt nie mógł jej pomóc. Na przełomie 1987 i 88 roku Elizabeth zaszła w kolejną ciążę. Wtedy też ojciec zmienił do niej podejście. Był pewny, że tworzy z nią coś na wzór rodziny, ale nie jako ojciec i córka, tylko bardziej mąż i żona. Nawet zaczął nazywać ją swoją drugą żoną. Przez całą ciążę nikt oczywiście nie zbadał Sisi. Nie było pewności, czy dziecko urodzi się zdrowe, czy z jakąś poważną wadą, czy przeżyje, czy matka w ogóle przeżyje poród, bo oczywiście o pojechaniu do szpitala nie było mowy.
Józef kupił jej książki, z których miała się edukować, bo też oczywiście on w porodzie nie zamierzał uczestniczyć. Jedynym pozytywem z całej tej sytuacji było to, że przez jakiś czas ojciec jej nie bił i nie wykorzystywał. Jednak przed nią był kolejny koszmar do przeżycia. Poród jest bardzo trudnym doświadczeniem, nawet gdy jest się otoczonym profesjonalną opieką. A Elizabeth miała do dyspozycji jedynie nożyczki, garnek z gorącą wodą, koc i pieluszki. Tak naprawdę w trakcie porodu mogło zdarzyć się wszystko. Mogło dojść do zakażenia, przecież piwnica nie była sterylnym miejscem. Jednak udało jej się. 30 sierpnia 1988 roku, czyli równe 4 lata i 2 dni od jej porwania, Sissy urodziła córkę, której dała na imię Kerstin. Ojciec pojawił się w piwnicy dopiero 10 dni później. Dla niego był to początek nowego życia, nie tylko maleńkiej Kerstin, ale i jego. Miał swoje wymarzone 2 rodziny i planował mieć z Elizabeth więcej dzieci, które miała później rodzić tak jak pierwsze dziecko. W samotności, w brudnej piwnicy. Niestety Kerstin miała problemy zdrowotne, nigdy nie została też zbadana przez lekarza. Zmieniło się to dopiero w 2008 roku, gdy cała mistyfikacja Józefa Fritzla została zdemaskowana. Kerstin od dziecka miała drgawki, napady padaczki i skurcze. Józef, mimo tego, że w piwnicy znajdowało się niemowlę, nadal potrafił karać Elizabeth. Na przykład wyłączył jej prąd na 10 dni, gdy Kerstin była malutka. Elizabeth własnym ciałem ogrzewała zarówno swoje dziecko, jak i jedzenie dla niej. Nieraz bywało tak, że Józef nie dostarczał im świeżego jedzenia. Elizabeth karmiła dzieci tym, co było już spleśniałe. Według książki Zbrodnie Józefa Fritzla niekiedy mieli tylko stary chleb, który Elizabeth musiała rozmiękczać w ustach wodą, żeby nakarmić dzieci. O ile była woda, bo pewnej wyjątkowo mroźnej zimy rury zamarzły. Mało tego, Sepp nie miał oporów do tego, aby uprawiać seks z Sissy na oczach Kerstin, później na oczach kolejnych dzieci. Nie było zresztą tam miejsca, gdzie mógłby to robić w bardziej intymny sposób. W wakacje 1989 roku Elizabeth zaszła w kolejną ciążę. Tu również bez rewelacji jakiejkolwiek pomocy ze strony ojca. W lutym 1990 roku urodziła swojego pierwszego syna, Stefana. Na szczęście chłopiec był zdrowy, nie miał problemów jak jego starsza siostra i rozwijał się w miarę możliwości normalnie. 29 sierpnia 1992 roku na świat przyszła Lisa. Wtedy Józef zorientował się, że piwnica jest nieco za mała jak na rozrastającą się rodzinę. Podjął decyzję o przekopaniu się do starej piwnicy. Pod osłoną nocy wynosił ziemię do ogródka. Co ciekawe, gdy remontował coś na dole, w tym samym czasie rozpoczynał prace remontowe na górze, aby nie wzbudzać niczyich podejrzeń. Przekopanie się do nowych pomieszczeń zajęło Elizabeth oraz dzieciom, w zależności od źródeł, długie miesiące, a nawet i lata. Tak, dobrze usłyszeliście. Sissy kopała ziemię gołymi rękoma, w miarę sił, a dzieci z czasem, gdy stały się starsze, zaczęły jej pomagać. Starsze mam na myśli, gdy miały maksymalnie 6 lat. Jej motywacją było jedynie to, że poprawi im warunki w piwnicy i że nie będą oglądały, jak ojciec ją gwałci. Lisa w porównaniu do dwójki jej rodzeństwa była dzieckiem bardzo płaczliwym, niespokojnym i hałaśliwym. Elizabeth nie była w stanie stwierdzić, dlaczego córka tak często płacze. Poświęcała jej więcej uwagi niż poprzednim dzieciom, trzymała ją ciągle blisko siebie, ale to nic nie pomagało. Ze względu na to, że piwnica była wtedy nadal mała, oraz że Józefa niepokoił hałas, który w końcu ktoś mógł usłyszeć, postanowił zabrać Lisę do domu na górze. Podobno też bardziej opłacało mu się to finansowo. Państwo miało dokładać do utrzymania dziecka, co było lepsze niż wydawanie na to własnych pieniędzy, a Fritzl był bardzo skąpym człowiekiem. Sissy była załamana, kochała wszystkie swoje dzieci, jednak w końcu zgodziła się oddać Lisę. Wiedziała, że na górze czekają ją możliwości, których ona nie była w stanie jej zapewnić pod ziemią. 19 maja 1993 roku Józef wyniósł swoje najmłodsze dziecko na zewnątrz.
To był pierwszy raz, gdy Lisa odetchnęła świeżym powietrzem. Ojciec podrzucił ją pod drzwi domu wraz z listem. Później udawał zszokowanego i oburzonego, że jego córka ma czelność podrzucać im dziecko. Kilka miesięcy później Józef pozwolił swojej podziemnej rodzinie zamieszkać w nowej części piwnicy. Stworzył tam osobne pokoje dla Elizabeth i dzieci, dzięki czemu zyskał nowe pomieszczenie, w którym dopuszczał się gwałtów. 26 lutego 1994 roku Elizabeth przy asyście swoich dzieci urodziła kolejne dziecko. Była to córka Monika. Jej poród był tym razem bardziej skomplikowany i bardziej bolesny niż trzy poprzednie. Po kilku miesiącach, nie konsultując się w ogóle ze swoją córką, Józef przyszedł po Monikę i kazał Elizabeth napisać kolejny list. Tak Monika dołączyła do Lisy. Józef pławił się we własnym sukcesie. Na podrzuconych dzieciach zarabiał. Ludzie plotkowali o Elizabeth, o tym jak wyrodną matką i córką była, a on głośno komentował jak ciężko im było, co tylko utwierdzało niewtajemniczonych, że Józef był niewinnym staruszkiem wychowującym swoje wnuki. Chwilę po tym, gdy Monika trafiła do domu Fritzlów, Elizabeth odkryła, że jest w kolejnej ciąży. Z czasem zorientowała się, że ta była inna niż poprzednie. To była ciąża bliźniacza. 29 kwietnia 1996 roku urodziła Aleksandra i Michaela. W otoczce całej tej dramatycznej pozycji Sisi w piwnicy wydarzyła się kolejna tragedia w jej życiu. Normą stało się, że Kerstin i Stefan asystowali jej w trakcie porodu. Obaj chłopcy urodzili się żywi, jednak skazana sama na siebie, bez jakichkolwiek lekarstw, Elizabeth miała problem utrzymać jedno z bliźniąt przy życiu. Michael z dnia na dzień słabnął, miał problemy z oddychaniem. Matka walczyła o niego ze wszystkich sił. Elizabeth błagała swojego ojca, aby zabrał dziecko do szpitala, ale ten pozostawał niewzruszony. Powiedział jej, że jak przeżyje, to przeżyje. Nie, to nie. I tak 1 maja Michael odszedł, przeżywając zaledwie 3 dni. Elizabeth zawinęła jego zesztywniałe ciałko w koc i przez kolejną dobę ona oraz trójka jej dzieci żyli z martwym już noworodkiem. Dla Elizabeth był to ogromny szok. Jaką traumę wywarło to na świadomych już Kerstin i Stefanie, nie wiadomo do dziś. 2 maja 1996 roku Józef przyszedł po zwłoki. Zabrał je na górę i spalił w piecu, który znajdował się w kotłowni. Przyznał się do tego 12 lat później. Aleksander w wieku 15 miesięcy również trafił do domu na górze. Tak cała trójka wychowywała się wspólnie pod czujnym okiem Rosemarie, a zadowolony Fritzl liczył pieniądze. Oczywiście wszystkim dookoła mówiąc, jakim potworem była jego córka. Ostatnie wspólne dziecko Józefa i Elizabeth urodziło się 16 grudnia 2002 roku. W porównaniu z poprzednimi ciążami tu nastąpiła pewna przerwa. Nie wiem do końca, czym była ona spowodowana. Niektóre źródła spekulują, że Elizabeth stawała się coraz mniej atrakcyjna w oczach swojego ojca. Ostatnim dzieckiem był chłopiec, któremu Sisi dała na imię Felix. Syn stał się oczkiem w głowie Józefa, tym bardziej, że Aleksander nieco się buntował. Józef widział w najmłodszym synu potencjał, chciał kiedyś wszystko przepisać na niego, ale do tego przejdę zaraz. Chciałabym na chwilę skupić się na tym, jak mijały dni w piwnicy, kiedy pojawiły się w niej dzieci. Felix ostatecznie został z resztą rodziny w piwnicy. Elizabeth nie chciała, aby dzieciństwo Kerstin, Stefana i Felixa było smutne, ponure i przepełnione brakiem nadziei. Oczywiście nie mówiła im, że kiedyś wyjdą na zewnątrz, ale skupiała się na tym, by nie odbierali tego miejsca, które de facto było ich domem, jako więzienia. Opowiadała im o tym, jak wygląda świat. Oni oglądali innych ludzi, naturę, tylko i wyłącznie w telewizorze. Wtedy matka tłumaczyła im, co to deszcz, co to słońce czy księżyc. Coś, co dla nas wydaje się być czymś totalnie normalnym. Coś, do czego można łatwo przywyknąć i się tym nie zachwycać. Dla nich było to jak totalny kosmos, jakby to życie na górze było życiem na innej planecie. Elizabeth, gdy urodziła Kerstin, dostała od ojca pierwszy notatnik. Dzięki temu później śledczy mogli zbadać wiele wątków. Dzięki jej zapiskom dziś wiemy na przykład, kiedy kto się urodził,
ale też wiemy, że Józef opowiadał jej o tym, jak żyją jej bliscy. To bardzo ją fascynowało. Przynosił jej czasem zdjęcia, widziała, jak kto się zmienił, pytała, co u nich słychać. To stało się dla niej odskocznią. Dzięki temu jej ojciec zwyrodnialec stał się dla niej też bardziej ludzki. Elizabeth notowała praktycznie każdy dzień w dziennikach, na skrawkach papieru, na czymkolwiek, na czym dało się pisać. Chowała to przed Józefem w stertach brudu, do którego on nigdy nie zaglądał. Przez równe 20 lat zapisała 15 notatników, które zostały później zabezpieczone jako jeden z głównych dowodów w sprawie. Elizabeth przez lata prowadziła w piwnicy dla swoich dzieci szkołę. Uczyła ich matematyki, niemieckiego, pisania, czytania, czegokolwiek, co mogłoby im się przydać, jeśli kiedykolwiek wyszliby na powierzchnię. Takie lekcje trwały zazwyczaj po 3 godziny dziennie. Dzieci rozwijały się po prostu jak dzieci. Uwielbiały rysować, bawić się, chociaż gdy do piwnicy schodził Józef, często atmosfera gęstniała. W zależności od jego nastroju, czasem przynosił im prezenty, czasem był osły. Jedną z ich ulubionych wspólnych rozrywek było oglądanie meczy. Gdy odbywały się jakieś finały mistrzostw, mundiale, Józef spędzał godziny w piwnicy i wtedy było normalnie. W święta Fritzl wymykał się z rodzinnych uroczystości do piwnicy, aby zjeść kolejną kolację wigilijną w towarzystwie swojej drugiej, sekretnej rodziny. Warunki w piwnicy były dla Elizabeth i dzieci bardzo wyczerpujące. Każde z nich miało problemy z oddychaniem, ponieważ nie mieli dostępu do świeżego powietrza. Wdychali grzyb, który rozwijał się w wilgoci. Każde z nich miało bardzo cienką i bladą skórę, która nie doświadczała słońca. Elizabeth ubłagała ojca, aby oprócz aspiryny dostarczał im witaminę D oraz udało jej się uprosić go o lampę UV, ponieważ wyczytała, że tak może w pewien sposób wpłynąć na zdrowie swoich dzieci. Kobieta, która w 2008 roku miała 42 lata, wyglądała na dużo starszą. Osiwiała, jej twarz się zapadła. Dziąsła gniły, przez co zaczęły wypadać jej zęby. Tak było też zresztą w przypadku jej starszych dzieci. Stefan miał wadę postawy, ponieważ sufit w piwnicy miał nieco ponad 170 cm, a Stefan miał ponad 180 cm wzrostu, więc chodził praktycznie cały czas pochylony i zgarbiony. Mitem jest to, że dzieci z piwnicy poruszały się na czworaka i w jakiś dziwny sposób, że nie potrafiły mówić, tylko do siebie szczekały. To chciałabym naprostować już w tym momencie, ale pojawiły się takie plotki, gdy sprawa stała się medialna. Wracając do Elizabeth, przez to jak wyglądała, przestała być dla ojca pociągająca. To też dlatego po Feliksie nie urodziło się żadne inne dziecko. Józef wiedział, że jest coraz starszy i brakowało mu sił do utrzymania rodziny z piwnicy przy życiu. Musiał jeździć na zakupy do innego miasta, przywoził wielkie torby, które targał do piwnicy na taczce. To było zbyt dużo, zbyt wiele dla takiego staruszka jak on. Zdawał sobie sprawę, że kiedyś umrze i chciał właśnie, aby to Felix odziedziczył jego majątek, dlatego musiał sprowadzić ich na powierzchnię. Dalej próbował wszystkich przechytrzyć. Elizabeth wysłała nawet do rodziny list, że planuje przyjechać wraz z dziećmi i wrócić na stałe. To znaczy list wysłał Józef. Elizabeth po prostu napisała go pod jego dyktando. Jeszcze zanim dojdziemy do momentu, gdy Kerstin dostała dziwnego napadu, krótka wzmianka o Nataszy Kampusz. Natasza została uprowadzona jako 10-latka w Wiedniu. Przez 8 lat była więziona przez obcego mężczyznę. W 2006 roku uciekła. Wtedy media na całym świecie mówiły o tym cudzie. I ten cud na żywo śledziła Elizabeth wraz z dziećmi. To dawało jej nadzieję, że oni też kiedyś wyjdą z więzienia. Później te nadzieje podsycały obietnice ojca, który chciał pojednać rodziny. Jednak w 2008 roku, jak już wiecie, jego plany zostały pokrzyżowane przez chorobę najstarszej córki.
Chciałabym tylko zaznaczyć, że opis tego, co działo się od momentu, gdy Kerstin wylądowała w szpitalu, aż do procesu powrotu do normalnego życia całej rodziny, mogłam zbudować dzięki informacjom zebranym przez Stephanie Marsh, Bojana Pancewskiego oraz Johna Glatta, którzy opisali to w swoich książkach oraz artykułach. W tym momencie będę głównie opierała się na ich relacjach. Mieli oni kontakt ze świadkami tamtych wydarzeń. To jest najbardziej rzetelna narracja, do jakiej dotrzeć można po tylu latach. Zaczęło się niewinnie, ponieważ rozchorował się Felix, który zaraził siostrę. Oboje byli leczeni oczywiście aspiryną oraz syropem. Józef nawet przy najgorszych chorobach nie zgodził się na kupienie im czegokolwiek innego. Kerstin przechodziła coś na pozór bardzo silnej grypy. Miała wysoką gorączkę i kaszel, ale do tego zaczęła tracić przytomność. Kerstin podobno, tu cytuję, załamała się psychicznie i fizycznie. Momentami rwała garściami włosy z głowy. Sfrustrowana złymi warunkami zerwała z siebie ubranie i wrzuciła je do toalety, zapychając ją. Miała wtedy 19 lat. Jednak chciałam tylko przypomnieć, że od dziecka cierpiała na niezidentyfikowaną chorobę, bo przecież nigdy nie została zbadana. Często dostawała ataków, drgawek, prawdopodobnie była to padaczka. W momencie, gdy jej organizm był już totalnie wycieńczony, te ataki się nasiliły. Elizabeth błagała Józefa, aby pomógł córce. I tak jak 12 lat wcześniej zbagatelizował stan zdrowia niemowlęcia i pozwolił mu po prostu umrzeć, tak przy Kerstin zgodził się zabrać ją do szpitala. Oczywiście najpierw musiał odegrać szopkę, jak przez poprzednie 24 lata, gdy to niby Elizabeth uciekła do sekty, a on przypadkiem odnalazł dzieci pod drzwiami swojego domu. Sissy napisała podyktowaną jak zwykle przez ojca notatkę dla lekarzy. Opisała w niej, co działo się z jej córką i czym ją leczyła. Przytoczę wam ją jeszcze raz, bo trochę już rzeczy omówiłam od momentu, gdy cytowałam ją po raz pierwszy. Środa wieczorem Kerstin miała drgawki, dostała syrop na kaszel i aspirynę. Czwartek. Kaszel się nasilił. Piątek. Drgawki się nasilają. Kerstin pogryzła sobie wargi i język. Proszę, pomóżcie jej. Kerstin boi się ludzi. Nigdy nie była w szpitalu. Poproście mojego ojca o pomoc. To jedyny człowiek, jakiego zna. Kerstin, trzymaj się, dopóki się nie zobaczymy. Niedługo znów wszyscy będziemy razem. Fritzl czekał z ratunkiem dla córki do momentu, gdy zostanie sam w domu. Rosemarie wyleciała na wakacje. Wtedy wspólnie z Elizabeth wyprowadził Kerstin do domu. Sam nie był w stanie wnieść jej nieprzytomnej po schodach. To był pierwszy raz, gdy 19-latka wyszła na powierzchnię. Był to też pierwszy raz, gdy Elizabeth po 24 latach w podziemiu zobaczyła swój stary dom, kiedy zobaczyła coś więcej niż ciemność piwnicy. Kerstin wylądowała w jednym z mieszkań na piętrze. Mówię w jednym z, bo wiecie już, że dom był podzielony na kilka mieszkań, które Józef wynajmował. Tam ojciec wraz z Elizabeth położyli swoją najstarszą córkę na łóżku. Pokój nie był prawie w ogóle urządzony. Stało w nim właśnie tylko łóżko. Kiedy Kerstin była już na górze, Elizabeth musiała wrócić na dół do synów. Zrobiła to z ogromnym strachem i niepewnością. Jedno dziecko już straciła przez to, że Józef nie chciał udzielić mu pomocy medycznej. Co prawda Fritzlowi się nie spieszyło i tak samo jak zwlekał z wyprowadzeniem córki na powierzchnię, tak samo czekał z wykonaniem telefonu, ale gdy już się przygotował, zadzwonił na pogotowie. Według jednego ze źródeł karetka, która jechała wtedy do nich, dostała zgłoszenie o 7:56, a na miejscu była chwilę po 8:00. Pojawiają się różne wersje tego, o której Józef zadzwonił na numer alarmowy, więc możecie trafić w źródłach na rozbieżne informacje. Nie jest to jednak aż tak bardzo istotne. Zacytuję wam teraz fragment książki, który opisuje przyjazd ratowników medycznych do domu przy Ypsztrasse. Gospodarz otworzył im drzwi i poprowadził przez dom do mieszkania na piętrze, gdzie leżała Kerstin, blada, chora i nieprzytomna.
w białych spodniach, podartej pomarańczowej górze od piżamy i czerwonych skarpetkach. Chociaż lekarz pogotowia nie był w stanie postawić diagnozy, ze wstępnego badania wynikało jasno, że nawet pomimo interwencji, Kerstin może nie przeżyć. Gdy ratownicy przenosili dziewczynę na nosze, Fritzl powtarzał to, co wcześniej powiedział przez telefon. Znalazłem ją pod drzwiami, nigdy wcześniej jej nie widziałem. Ten fragment pochodzi akurat z książki Zbrodnie Józefa Fritzla, analiza faktów. Jeśli interesuje Was ta sprawa i chcecie poznać wszystkie szczegóły, to naprawdę polecam Wam ją przeczytać. Chociażby dla poznania całej otoczki, która towarzyszyła odnalezieniu Kerstin, kontaktach Józefa z lekarzem i tego, jakie wrażenie wywierał w szpitalu lub jak zareagowali ludzie z najbliższego otoczenia Fritzla, gdy Kerstin pojawiła się w Amstetten, a później gdy cała prawda wyszła na jaw. Ja postaram się opowiedzieć to w skrócie. Możliwe, że momentami będę powtarzać już to, co powiedziałam wcześniej, ale dla utrzymania chronologii jest to zwyczajnie istotne. Kerstin trafiła do szpitala w tak ciężkim stanie, że lekarzom trudno było stwierdzić, co dokładnie jest przyczyną tego, co się z nią dzieje. Szybko wprowadzono ją w śpiączkę farmakologiczną, aby w jakikolwiek sposób załagodzić jej ból i dać sobie więcej czasu na ratunek jej życia. Jednym z lekarzy, który zajął się tą sprawą, był Albert Reiter, który w czasie tych wydarzeń był ordynatorem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Państwowym Amstetten. Oczywiście pełnił funkcję ordynatora i miał pod sobą wielu pacjentów w ciężkim stanie, ale to, co działo się z Kerstin, mocno go zaniepokoiło. Na początku lekarze przypuszczali, że dziewczyna mogła zostać otruta, próbowała popełnić samobójstwo lub że przedawkowała narkotyki. Nie mieli żadnych konkretnych informacji, które zbliżyłyby ich do diagnozy, do postawienia diagnozy, dzięki czemu mogliby wprowadzić odpowiednie leczenie. Cytując książkę Sprawa Józefa Fritzla, na przestrzeni lat ordynator oddziału intensywnej opieki medycznej widział tysiące różnych nagłych przypadków, ale żaden z nich nie przypominał zaniedbań, które widoczne były u Kerstin. Po bliższej analizie odkrył ze zdumieniem, że nastolatce brakowało większości zębów, a na głowie miała liczne miejsca pozbawione włosów. Skórę miała śmiertelnie bladą, jakby cierpiała na poważną anemię. Jak się okazało, jednym z ratowników medycznych, który przyjechał karetką do domu Fritzlów, był syn ordynatora, który po wszystkim zamienił z ojcem kilka zdań. O ile takie sytuacje były dla nich niczym chleb powszedni, to aura w domu przy Ypsztrasse była dziwna, co syn Reitera wyczuł po wejściu do środka. Oprócz tego zdziwiło go, że w pokoju, w którym leżała Kerstin, było tylko łóżko. Reiter kazał zanotować to w dokumentacji. Po jakimś czasie w szpitalu pojawił się sam Józef Fritzl. To wtedy przekazał ordynatorowi wiadomość od Elisabeth, w której opisywała stan zdrowia córki i co podawała jej w poprzednich dniach. Tłumaczył lekarzowi, tak samo jak wcześniej ratownikom, że on wnuczkę widział po raz pierwszy, pierwszy raz w życiu. Wtedy też zaczął odgrywać swoją wyćwiczoną przez lata rolę. Opowiedział lekarzowi o ucieczce córki do sekty, o tym, że bez uczuć podrzucała już wcześniej dzieci na próg ich domu, ale wtedy były to niemowlęcia, które na dobrą sprawę to oni sami wychowali. Podejrzewał, że w sekcie, w której była Elisabeth wraz z dziećmi, nie przykładano wagi do ich rozwoju i zdrowia. Oczywiście my wiemy, że to fałsz, ale jakoś na chwilę mogło to wytłumaczyć całą sytuację. Dosłownie tylko na chwilę, bo w Józefie, jego stylu bycia i tym, jak się zachowywał, było coś, co niepokoiło ordynatora. Józef wspominał też, że według jego informacji z listów, jakie Elisabeth wysyłała przez lata, razem z nią w sekcie pozostali dwaj synowie. Aby nie wzbudzać podejrzeń, zgodził się, aby notatka, którą napisała Elisabeth, trafiła w ręce policji. On sam narzekał na ich działania, że przez lata nie byli w stanie jej namierzyć. Okropny hipokryta. Ordynator postanowił uderzyć z grubej rury, skontaktował się z prokuraturą.
Cała sytuacja robiła się coraz dziwniejsza. Zastanawiał się, dlaczego matka wciąż się ukrywała, czy Kerstin uciekła z sekty, jak dostała się niezauważona na Ipsztrasę. Musicie wiedzieć, że dom Fritzlów nie stał na uboczu. Oczywiście był on ogrodzony płotem, krzakami, drzewami, które Józef sadził dla zachowania prywatności, ale od strony ulicy był on dostępny dla każdego przechodnia. Dodatkowo ulica Ilfstrasse to jedna z głównych ulic miasteczka. Była i nadal jest dosyć ruchliwa. Dlatego zastanawiało go bardzo, jak dziewczyna w tak agonalnym stanie nie została zauważona przez nikogo innego. Jeśli obejrzycie zdjęcia domu na moim Instagramie, będziecie wiedzieć, co mam na myśli. Do momentu cudownego odnalezienia się Elizabeth równolegle zadziały się dwie rzeczy. Od nowa wertowane były akta sprawy zaginięcia Sissy wraz ze wszystkimi poszlakami, jakie dostarczał przez lata Fritz. W mediach pojawiały się apele, przypominana była historia Elizabeth Fritz. Ordynator Ojomu udzielił krótkiego wywiadu, w którym prosił matkę Kerstin o kontakt, ponieważ była ona w ciężkim stanie, a oni nie posiadali żadnej dokumentacji medycznej, która pomogłaby im we wdrożeniu odpowiedniego leczenia. Drugą rzeczą jest wielkie boom, które spadło na całą rodzinę Fritzlów. Rosemary dostała informację o kolejnej wnuczce, która zjawiła się w ich domu i wylądowała w ciężkim stanie w szpitalu. Kobieta szybko wróciła z wakacji, aby wesprzeć rodzinę w tych trudnych chwilach. Rodzeństwo Elizabeth również zaangażowało się w pomoc Kerstin. Odwiedzali ją, wspierali rodziców. Ogólnie nikt oprócz Józefa nie wiedział, co się dzieje. A on zachowywał się, jakby w sumie nic się nie działo. Unikał tego szumu, wykonywał swoje codzienne prace, czasem odwiedzał wnuczkę, a czasem kontynuował remont. Jednak kiedy poproszono członków rodziny o próbkę DNA, jako jedyny odmówił. Wykręcał się brakiem czasu, po prostu wymyślał jakieś bezsensowne wymówki. DNA Kerstin zostało porównane z resztą jej rodzeństwa, czyli z Moniką, Lisą i Aleksandrem oraz z jej babcią Rosemary. Wyniki potwierdziły, że dziewczyna z pewnością jest córką Elizabeth. Wróćmy jednak do śledztwa. Okazało się, że jeden z poprzednich listów Elizabeth został nadany z miejscowości położonej niecałe 100 km od Amstetten. Wybaczcie, nie będę podawała nazwy tego miasta, bo nie znam zbyt dobrze języka niemieckiego, jak pewnie już zdążyliście zauważyć, i nie chcę kaleczyć tej nazwy. Policja skupiła się na tym właśnie miejscu, postanowili tam szukać Elizabeth. Próbowali na różne sposoby, poprzez patrole, kontakt z tamtejszymi szpitalami, ale kobieta była bardzo trudna do namierzenia. Nie odnaleźli jej, ale nie można było tym razem zarzucić im opieszałości i braku interwencji. Do sprawy Elizabeth zaangażowano specjalistów. Chyba już o tym wspominałam, ale chyba już dwa razy o tym nawet wspominałam, ale policja skontaktowała się z mężczyzną, który specjalizował się w temacie sekt i jemu nie udało się określić, do jakiej grupy trafiła Fritz, o ile do jakiejkolwiek trafiła. Według niego listy pisane przez Elizabeth były właśnie podyktowane i miały niewiele wspólnego z sektami. Stan Kerstin się pogarszał, lekarze rozkładali ręce. Rosemary była przejęta losem wnuczki, próbowała uzyskać jakiekolwiek informacje, kto może jej pokryć koszty leczenia. Kerstin nie posiadała ubezpieczenia, ale tak jak już mówiłam, szpital wziął to na siebie. Doszło do tego, że do nieprzytomnej Kerstin przyszedł ksiądz, ponieważ nie dawano jej żadnych szans na przeżycie. Mówiłam już, że Józef odmawiał oddania próbki DNA. Trzeba jeszcze podkreślić, że Fritzl zaczął być bardzo nieuprzejmy. Niektórzy określali go jako agresywnego. Przede wszystkim dziennikarze, którzy próbowali przeprowadzić z nim wywiad lub chociaż dostać z albumu rodzinnego stare zdjęcie Elizabeth do swoich materiałów. Józef kategorycznie odmawiał jakiejkolwiek rozmowy. W końcu po tygodniu przyciśnięty do muru postanowił wypuścić Elizabeth, Stefana i Feliksa. To było kolejne cudowne objawienie. Oczywiście tylko w oczach rodziny, bo Józef grał w grę do końca.
powiadomił doktora Reitera o powrocie córki po 24 latach nieobecności. Sissy miała pojechać do szpitala, aby porozmawiać z lekarzem i odwiedzić swoją córkę. Józef prosił go, aby nie powiadamiał policji o tym zdarzeniu. Ordynatora nie było na miejscu w mieście, wracał z jakiegoś zjazdu, ale ucieszył się, że może uzyska informacje i będzie w stanie pomóc swojej pacjentce. Jednak podejrzewał, że matka miała jakiś wpływ na to, w jakim stanie znalazła się Kerstin, że była w jakiś sposób winna. Dlatego zadzwonił do szpitala i zabronił wpuszczać Elizabeth do sali, w której leżała jej córka. Bał się, że odwiedzi ją pod jego nieobecność, a potem wyjdzie i znów przepadnie. Później, mimo próśb Józefa, powiadomił policję, prosząc, aby przyjechali do szpitala. Oczywiście mieli nie rzucać się w oczy, aby też nie wystraszyć Elizabeth. Gdyby tak się stało, mogłaby się z automatu wycofać, a najważniejsze w tamtym momencie było zdrowie i życie Kerstin. Kiedy Reiter dojechał na miejsce i spotkał się z Fritzlami, był nieco zaskoczony. Mimo czystego ubrania, miłego usposobienia, Elizabeth wyglądała na, tak samo powiem kolokwialnie, przeoraną przez życie co Kerstin. W tamtym momencie miała blisko 42 lata, jednak wyglądała na dużo starszą niż w rzeczywistości. Gdy dr Albert przeprowadzał z nią wywiad medyczny, zauważył, z jaką troską Elizabeth wypowiadała się o córce i jak bardzo zaniepokojona była jej stanem. Jednak gdy próbował pociągnąć ją za język, kobieta odpowiadała wymijająco. Udawała, jakby nie miała pojęcia, co doprowadziło Kerstin do takiego stanu. Ordynator przypuszczał, że to ze względu na konsekwencje, jakie mogła ponieść, ale w tamtym momencie jej nie oskarżył. Wiedział, że na Elizabeth czekała już policja. Pozwolił matce zobaczyć się z córką. Elizabeth przejęta mówiła coś do niej. Widać było, że się o nią martwi. Józef i Elizabeth wyszli z oddziału, a wtedy Reiter powiadomił czekających na Fritzlów policjantów, że mają wolną drogę. Elizabeth nie spodziewała się takiego rozwoju wydarzeń, a na pewno nie spodziewał się ich Józef. Został oszukany przez lekarza, któremu zaufał. Jego urok 73-letniego staruszka nie zadziałał na ordynatora, który był podejrzliwy nieco względem niego, ale przede wszystkim nie zadziałał dlatego, że cała historia nie trzymała się kupy. Elizabeth wylądowała na komisariacie, gdzie w kółko powtarzała wyuczoną na pamięć opowieść o tym, jak uciekła do sekty. Tam rodziła dzieci i odesłała trójkę do rodziców. Dopiero gdy policja powiedziała jej, że no nie zobaczy się już z dziećmi, to ona opowiedziała im swoją prawdziwą historię. Jak przez 24 lata żyła pod swoim domem, tworząc drugą rodzinę z własnym ojcem. I tę historię już znacie. W kwestii zeznań bardzo spodobał mi się cytat z książki Zbrodni Józefa Fritzla, Analiza faktów, który pojawił się już na wstępie odcinka. Przez godzinę Elizabeth siedziała w kompletnym milczeniu. O 22.30 zaczęła mówić. O 23.15 Amstetten zmieniło się na zawsze. Dokładnie wtedy aresztowano jej ojca, który niczego nie podejrzewając czekał na nią w pokoju obok. Był zaskoczony, gdy okazało się, że chodząca jak w zegarku, zależna od niego córka wyjawiła całą prawdę. Zapewne myślał, że za przeproszeniem tak ją urobił, że nigdy nie wyzna, co wydarzyło się naprawdę. Co ciekawe, Józef przyznał się do wszystkiego, ale próbował przedstawić to jako konieczność, bo córka przecież się staczała, a on jedynie ją uchronił. Zanim doszło do procesu, o którym opowiem pod koniec tego odcinka, Józef został przebadany przez lekarzy. Oskarżony cierpi na zaburzenia seksualne. Nie panuje nad swoją żądzą. Członków rodziny traktuje jak własność. Karał ich, gdy nie chcieli mu się podporządkować. Sam uważa jednak, że czule się o nich troszczył. To słowa jednego z psychiatrów. Po zbadaniu przeszłości Fritzla okazało się, że sprawa Elizabeth to tylko jeden z jego mrocznych sekretów. Zacznijmy jednak od samego początku, jeszcze zanim Seb pojawił się na świecie.
Pierwsze wzmianki o Amstetten sięgają 1111 roku. Wioska powstała tuż przy rzece Ybbs. Stąd też po wielu latach jedną z głównych ulic stała się później Ybbstrasse, która swoją nazwę zawdzięczała oczywiście rzece. Amstetten rozwijało się powoli, aż do wielkiego boom, jakim była rewolucja przemysłowa oraz położenie linii kolejowej, która łączyła nie tylko miasta, ale i sąsiadujące z Austrią państwa. Wtedy Amstetten z osady czy też wioski stało się miastem. Dom przy Ybbstrasse 40 oddano do użytku w 1882 roku. To wtedy w okolicy pojawili się przodkowie Józefa, Fritzlowie. Byli to jego pradziadkowie wraz z dziećmi. Jednym z nich była babka Józefa, Anna. Anna została wydana za mąż za młynarza. Było to szczęśliwe małżeństwo. On o nią zabiegał, no i ze względu na swój zawód był też po prostu bogaty. Anna wyprowadziła się z Amstetten i zamieszkała z mężem. Byli na tyle zamożni, że mogli sobie pozwolić na służbę. A mówię o tym nie bez powodu, bo z czasem, gdy Anna nie mogła zajść w ciążę, jej mąż się zmienił. Zaczął się nad nią znęcać. Mało tego, z trzema służącymi doczekał się potomstwa, które babka Józefa była zmuszona zaadoptować. Z romansu, a prawdopodobnie też z gwałtu, urodziła się Maria, matka Józefa. Była najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Oczywiście nikt z obcych nie wiedział o tym, że dzieci nie są biologicznymi dziećmi Anny. To była tajemnica, o której wiedział jedynie ojciec, służące i matka. Ten temat był powodem do dokuczania Annie i dzieciom, które od ojca dowiedziały się o swoim prawdziwym pochodzeniu. Młynarz dręczył swoją rodzinę tymi faktami, co później odbiło się na charakterze Marii i będziecie mogli zauważyć w tym wszystkim pewien schemat. Maria wyszła za mąż za rolnika, była w nim szaleńczo zakochana. Niestety ten związek nie przetrwał i para się rozwiodła. Oni również przez lata starali się o dzieci, jednak nie doczekali się potomstwa. Mąż Marii wolał się rozstać niż robić dzieci na boku, tak jak jej ojciec. Natomiast Maria, aby udowodnić, że wina nie leżała po jej stronie, zaszła w ciąży z Józefem, który w żadnym ze źródeł nie jest podany z nazwiska. Nie wiadomo o nim zbyt wiele, opisywany był jako nieudacznik i biedak. Z nim też nie ułożyła sobie życia. Wolała wychowywać dziecko sama, bo uczuciem wciąż darzyła byłego męża. Ale zanim zaszła w ciążę, od męża wróciła do domu rodzinnego, w którym ojciec wciąż znęcał się nad jej matką. W końcu obie, zabierając to, co mogły udźwignąć, poszły na pieszo do Amstetten, aby zamieszkać w domu przy Ybbstrasse, który Anna odziedziczyła. Wiem, że to brzmi trochę, a nawet bardzo chaotycznie, ale mam nadzieję, że nadążacie. Ten opis to zlepek różnych źródeł. Próbowałam wyciągnąć z nich jak najwięcej, aby zbudować tło wydarzeń dorastania Józefa. Józef po ojcu odziedziczył tylko imię. Natomiast Fritz było nazwiskiem jego pradziadków i tak właśnie został nazwany. Sepp urodził się 9 kwietnia 1935 roku. Nie miał łatwego dzieciństwa. Zaczynając od czasów, w jakich przyszło mu się wychowywać, poprzez ciężki charakter matki, brak kontaktu z ojcem, kończąc na ogromnej biedzie, jaka ich dotknęła. Ich dom był wszystkim, co mieli. Był wyjątkowo duży, na tyle, że Anna i Maria mogły wynająć poszczególne pokoje lokatorom. Zupełnie tak, jak robił to później Józef. To było praktycznie jedyne źródło utrzymania całej rodziny. Podobno byli tak biedni, że dostawali od sąsiadów jałmużnę czy jedzenie. Józef był dzieckiem niekochanym. Ojca praktycznie nie znał, a matka wyżywała się na nim każdego dnia. Wymierzała mu kary, biła go aż do krwi i znęcała się nad nim psychicznie. Podobno była bardzo silną kobietą. Sam często o tym mówił w rozmowach z psychiatrą. Był nią zafascynowany. Gdy był mały, bał się jej. Potem zaczęła mu imponować i w Józefie pojawiło się dziwne zainteresowanie matką. Coś jakby pragnienie? Chociaż on nigdy nie potwierdził, że doszło między nimi do zbliżenia, źródła czasem poruszają ten temat.
Na przykład, gdy wybuchła wojna i nad Amsztetem zrzucano bomby, mały Seb siedział długimi dniami w schronie wraz z innymi mieszkańcami miasta. Według Johna Glatta i jego źródeł, Maria wykorzystywała wtedy swojego syna seksualnie. Według innych źródeł, matka miała zostawiać go w bunkrze z obcymi na długie, długie dnie, a sama, aby pokazać swoją siłę, siedziała w domu. Do tej pory nie wiadomo, która wersja jest prawdziwa. Pod koniec wojny obywatele, którzy mieli możliwość przygarnąć pod swój dach uciekinierów i uchodźców, zazwyczaj bez sprzeciwu godzili się na nowych lokatorów. Maria natomiast z tego względu, że dom był już przeludniony, nie chciała przyjąć kolejnych ludzi. Za to została zabrana do obozu pracy. Mały Seb wylądował wtedy w sierocińcu. Po jakimś czasie usłyszał, że jego matka nie żyje. I bardzo mocno to przeżył. Jednak z czasem okazało się, że to nie była prawda. Kiedy wojna się skończyła, oboje wrócili do domu rodzinnego. Matka doświadczona wojną stała się jeszcze bardziej oschła i okrutna. Wszystkich traktowała z dystansem, a jej wygląd odstraszał. Cytując, Maria żyła w nędzy i cały czas nosiła te same ubrania. Fartuch na czarnej sukni, gumiaki, na głowie zaś czarny szal lub brudny słomiany kapelusz. Czasem jedno i drugie. Strach, jaki wzbudzała, zwłaszcza u dzieci, zwiększył się jeszcze, kiedy straciła oko w bójce z jednym z lokatorów. Józef dostawał coraz gorsze kary. Matka go nienawidziła, uwielbiała się nad nim znęcać, a on uważał, że to, co robi, jest w pewien sposób konieczne. Też wychował się w takich czasach, a nie innych, był naocznym świadkiem mordów i gwałtów, więc to, że Maria go skopała, nie robiło na nim większego wrażenia. Nigdy mnie nie pocałowała ani nie przytuliła, mimo że bardzo się starałem, żeby była dla mnie dobra. Jedynym naszym wspólnym zajęciem było chodzenie do kościoła. Była bardzo wierzącą kobietą. Wychowała mnie samotnie, ale nie ofiarowała mi miłości. Biła mnie i kopała, aż zalany krwią padałem na podłogę. Czułem się wtedy upokorzony i słaby. Jako dziecko zawsze myślałem, że mnie nie chciała. Mówił w wywiadach Fritz. Uważał, że matka nauczyła go dyscypliny i porządku. Józef z czasem zaczął patrzeć inaczej na matkę. Podniecał się nią. Chciał być jej mężczyzną. Podobno później w Elizabeth widział to samo. Bardzo mu przypominała Marię ze względu na swój zbuntowany charakter. Fritzl gdzieś tam w głębi uroił sobie, że jest mężczyzną swojej matki. Coś na zasadzie relacji mąż-żona. Coś, co później zrealizował w piwnicy domu wraz ze swoją córką. Nigdy nie przyznał się do aktów seksualnych z matką, ale opowiadał o tym, że miał o niej różnego rodzaju fantazje. W wywiadach mówił: to kompletna bzdura, że matka wykorzystywała mnie seksualnie. Można by mnie raczej opisać jako jej mężczyznę. Była najlepsza na świecie, w pewnym sensie byłem jej mężem, jedynym mężczyzną w domu. Kochałem ją nade wszystko. Czy jej pożądałem? Zapewne, ale byłem silny. Udało mi się poskromić te pragnienia. Pewnie zauważyliście już, jak skrajne emocje wzbudzała w nim matka. Z jednej strony kochał ją, pragnął, z drugiej okropnie się jej bał i nienawidził. Kiedy Józef chodził do szkoły, jego matka zabraniała mu opowiadać o tym, co dzieje się w ich domu, oraz zabraniała mu przyprowadzać kolegów. Musiało utkwić mu to tak w głowie, że później sam ustanowił takie zasady we własnej rodzinie. Jego matka była bardzo skromna, uboga. Zawsze nosiła ciemne stroje. Wydawało mi się, że nie jest zadowolona, kiedy go odwiedzaliśmy. Unikał zapraszania kolegów do domu. Mówił kolega Józefa w programie Potwór z Amsztetem. Zanim chronologicznie przejdziemy dalej, chciałabym zakończyć wątek matki Józefa, co dokładnie później się z nią działo. Podobno poszła do pracy jako służąca, dzięki czemu w ich domu zaczęło być nieco lepiej pod względem finansowym. W pewnym momencie, gdy Józef dorósł, zaczął wstydzić się tego, jak wyglądała jego matka. Tym bardziej, że miał porównanie do matek jego kolegów. On przez swoją był wytykany palcami. Podobno w wieku 15 lat nie wytrzymał, gdy matka kolejny raz chciała go ukarać. I to on w odwecie ją uderzył. To zmieniło wiele w ich relacji, bo Maria zaczęła się go bać, tak jak wcześniej on bał się jej.
Nie wiem, co działo się z nią później, gdy Józef wyjechał z Amstetten, ale wiadomo, że gdy poślubił Rosemarie, to zamieszkali znów na Ypsztrasse z jego matką. Ta relacja była jednak w dalszym ciągu na złym torze. Podobno Maria polubiła synową na tyle, że gdy były potrzebne im na przykład pieniądze, to właśnie Rosemarie prosiła matkę Józefa o pożyczkę. Synowi nigdy nie chciała ich dać. Maria udawała też, że nie słyszy syna, więc o cokolwiek Fritzl chciał zapytać matkę, musiał najpierw przekazać to żonie i czekać na to, z jaką odpowiedzią od matki przyjdzie. Maria zmarła w 1980 roku. I w tym miejscu chciałabym coś wyjaśnić, ponieważ wiele źródeł mówi o tym, że Józef miał tak nienawidzić swojej matki, że chciał ją ukarać za lata upokorzeń. Miał zamknąć ją w pokoju na najwyższym piętrze, zamurować w nim okna, aby nie mogła więcej spojrzeć na swój ukochany ogród i tylko od czasu do czasu przychodzić dać jej jeść. Maria miała być pierwszym więźniem Józefa i umrzeć na 4 lata przed uwięzieniem Elizabeth. Jednak nie wiadomo, czy to w ogóle miało miejsce, bo nikt z rodziny tego nigdy nie potwierdził. Nie wiadomo, czy był aż takim zwyrodnialcem. Z przecieków dokumentów sądowych do prasy miała trafić wypowiedź Józefa. Zamknąłem ją w pokoju na poddaszu, po czym zamurowałem okno, aby już nigdy nie zobaczyła światła dziennego. Jednak psychoterapeutka Józefa w wywiadzie zaprzeczyła tej relacji. Po dziś dzień nie wiadomo, jak zmarła Maria i jak wyglądały jej ostatnie lata. Bierzcie akurat tę historię bardziej jak taką niepotwierdzoną ciekawostkę. Czy to prawda, czy też nie? Faktem jest, że Józef dopuścił się okropnych czynów wobec Elizabeth i był, jest zwyrodnialcem. Po wojnie Józef poszedł do szkoły. Był najstarszy w klasie, ale nie przodował. Trzymał się raczej na uboczu. Miał kolegów, którzy byli pełnymi życia dzieciakami. On miał kiepskie oceny i był skryty, prawdopodobnie przez sytuację w domu. Koledzy z klasy wspominali go dobrze. Nikomu nigdy nie sprawił przykrości, nikomu nie zalazł, jak to się mówi, za skórę. I jak wspomina jeden z kolegów... Ojciec kolegi zawsze mówił, dzieci, zaopiekujcie się Fritzlem, jest taki biedny. W pewnym momencie Józef przeszedł przemianę. Podkreślają to wszyscy jego znajomi z tamtych czasów we wszystkich źródłach. Nagle Fritzl zaczął bardzo dobrze się uczyć, nosił modną fryzurę, dbał o siebie, przestał chodzić w czym popadnie, swoje ubrania starannie przygotowywał, aby były czyste i schludne. Nawet zaczął sobie żartować, a poczucie humoru miał podobno bardzo specyficzne. Zmienił się po wielu rozmowach z nauczycielem, który wiedział, że jeśli nie zainterweniuje, to Józef się zmarnuje. Miał on umysł matematyczny i nauczyciel zachęcał go do skupienia się właśnie na tym przedmiocie. Nawet matka go w tym wspierała, tłumacząc, że jeśli wyuczy się konkretnego zawodu, będzie mu potem łatwiej w życiu. Jego kolega ze szkoły w materiale Potwór z Amstetten wypowiedział się, że Józef był jednym z najlepszych uczniów w szkole i był bardzo pilny. Niestety mniej więcej w tamtym czasie, czyli gdy miał 15-16 lat, Józef zaczął odczuwać dziwne pragnienie, pożądanie, podniecenie. Ciężko określić, co wtedy czuł, ale w tamtym momencie rozpoczęła się jego niezdrowa fascynacja seksem. Zaczął od podsłuchiwania sąsiadów, gdy uprawiają seks. Tak mu się to spodobało, że wieczorami przechadzał się ulicami miasta, szukając otwartych okien, w których mógłby co nieco zobaczyć lub usłyszeć. Niestety nie potrzebował zbyt wiele czasu, aby posunąć się dalej. Gdy wciąż był nastolatkiem, zaczął chodzić za kobietami. Skradał się, obserwował, aż pewnego dnia napastował jedną z nich. Po prostu podszedł do niej i się obnażył. To był pierwszy, ale nie ostatni raz. Ekshibicjonizm możemy dopisać do listy zaburzeń Fritzla. Też w tamtym czasie zakończył swoją edukację w szkole podstawowej z bardzo dobrymi wynikami. Zaczął pracować w jednej z fabryk w mieście, ale oprócz tego uczęszczał do szkoły wieczorowej, aby tak, jak podpowiadał mu dyrektor szkoły i jak tłumaczyła mu matka, zyskał fach, który w przyszłości pozwoliłby mu być kimś. W wieku 16-17 lat wyjechał za pracą do Linzu.
Bardzo zależało mu, aby dostać się do konkretnej firmy, jednak swoje pierwsze kroki stawiał w innych fabrykach, a tam zdobywał wiedzę dotyczącą maszyn i sprzętów. Kiedy przekraczał 20, w końcu zatrudniła go ta wymarzona firma, która miała kontrakty międzynarodowe, a to dawało mu bardzo dużą szansę na rozwój. No i rozwijał się też w innej dziedzinie swojego życia. Bo mimo, że wyjechał z Amsztetem, to kontynuował obnażanie się przed kobietami. Zaczął robić to intensywniej niż w mieście rodzinnym. Bardzo lubił obserwować kobiety w lesie, a o jego wyczynach zaczęło być głośno. Niestety policji nie udało się go wtedy złapać. W Linzu oprócz obserwowania obcych kobiet, Józef wdał się w kilka romansów. Kiedy miał 21 lat, poznał w kawiarni 17-letnią Rosemarie Bayer. Wiele źródeł opisuje, że poznali się oni na imprezie, w której uczestniczyli też jej rodzice, ale w programach, z których też czerpie informacje, wystąpiła siostra Rosemarie, Christine, i powiedziała, że poznali się w kawiarni, a do domu przyprowadziła go już po tygodniu. Dziewczyna zaintrygowała Fritzla, ponieważ była całkowitym przeciwieństwem jego matki. Była cicha, spokojna, pracowita i uległa. Wierzył wtedy, że będzie całkowicie mu posłuszna. Z kolei ona była zachwycona jego osobą. Tym, jaki był szarmancki, towarzyski, inteligentny, zabawny. Był też jej pierwszym chłopakiem. Z biegiem lat można powiedzieć, że mężczyzną jej życia. Wiedziała też, że Józef pragnął dużej rodziny, a ona postanowiła mu ją dać. Jeszcze w tym samym roku wzięli ślub. Na początku Seb wywarł bardzo dobre wrażenie na rodzinie Bayerów. Jednak z czasem pokazał swoją prawdziwą twarz. Stał się taki jak jego matka. Siostra Rosemarie, Christine, go nie lubiła. W wywiadzie nazwała go despotą. Z nikim się nie liczył. Powiedział do mnie, nie żryj tyle, już jesteś gruba. Mówiła. Przez jakiś czas po ślubie Józef i Rosemarie mieszkali w jej domu rodzinnym w Linzu. Później przeprowadzili się do Amstetten i zajęli jedno z mieszkań na parterze domu przy Ypsstrasse. Podobno czynsz był w nim najtańszy. Józef większość czasu i tak mieszkał u teściów, zjeżdżał do domu tylko na weekendy, ponieważ tak bardziej opłacało im się to finansowo. W 1957 roku urodziło się ich pierwsze dziecko, córka Ulrike. Fritzl dużo pracował, zostawał na nadgodziny. Jednak siostra Rosemarie twierdzi, że wtedy jeździł wieczorami po mieście i nadal napastował przypadkowe kobiety. W końcu został złapany, gdy po raz kolejny obnażył się przed jedną z nich. Artykuł na jego temat pojawił się nawet w jednym z dzienników. Cytuję. W opublikowanym ówcześnie w lokalnej gazecie artykule opisano Fritzla jako dobrze znanego policji w Linzu i zatrzymano za dwa poważne wykroczenia – ekshibicjonizm i próbę gwałtu. Oprócz tego założono mu teczkę w policyjnej kartotece. Był na ich świeczniku z adnotacją, że jest agresywny. Kilka kobiet po głośnej aferze z 2008 roku, gdy Fritzl został zatrzymany, przyznało się do tego, że je zgwałcił lub próbował zgwałcić. Jedną z nich była Maria Neubauer, której udało się uciec. Maria wracała z pracy do domu, gdy zaatakował ją przed samymi drzwiami. Już miałam wyjąć klucz z torebki i włożyć do dziurki, kiedy mnie chwycił. Broniłam się. Byłam w takim szoku, że nie mogłam krzyczeć. Był gotów mnie zgwałcić. Czułam to, ale nie mógł mnie przewrócić. Puścił mnie, a uciekając powiedział, kiedyś cię dopadnę. To wszystko. Poza tym nic nie powiedział. Stał, wsiadł na rower. Zawsze jeździł na rowerze. Błyskawicznie odjechał. W programie Potwór z Amstetten Maria udała się na miejsce ataku wraz z ekipą nagrywającą. Powiedziała też, że od tamtego momentu miewa koszmary. Oprócz tej napaści, inna zaatakowana przez Fritzla kobieta przyznała, że ten zgwałcił ją w 1967 roku w Linzu. To nie był jedyny
gwałt w tamtym czasie, ponieważ 6 października 67 roku Józef dopuścił się kolejnej obrzydliwej rzeczy. Od dłuższego czasu obserwował swoją ofiarę. Wiedział, gdzie mieszkała, jakie miała zwyczaje. Poznał rytm jej życia. Wiedział, kiedy jej mąż miał wieczorne lub nocne zmiany, kiedy bywała sama w domu, o której jadała kolację czy kładła się spać. Tą kobietą była 24-letnia pielęgniarka. Tej nocy była w domu sama ze swoim dzieckiem, ponieważ mąż był w pracy. Niestety kobieta jak co wieczór zostawiła w kuchni swojego domu uchylone okno. To przez niej Józef dostał się do środka. Wyciągnął z szuflady nóż, rozebrał się ze spodni, majtek i ruszył do jej sypialni. Tam przez chwilę ją obserwował, po czym zsunął z niej kołdrę. Kobieta myślała, że to jej mąż. Dopiero gdy poczuła przy gardle ostrze, wiedziała, że w mieszkaniu jest ktoś obcy i niebezpieczny. Kobieta w 2008 roku opowiedziała o tym ataku jako anonimowa rozmówczyni. Te wydarzenia są w niej wciąż żywe. Powiedział: rób co mówię, albo cię zabiję. Potem mnie zgwałcił. Nigdy nie zapomnę tych oczu, mówiła. Frizl był tak okrutną osobą, że zrobił to wszystko w obecności niemowlęcia, które spało obok łóżka w kołysce. Jednak tym razem nie uszło mu to płazem. Kobieta zawiadomiła policję, ściągnięto odcisk jego dłoni z noża, a kiedy został złapany, zarówno ona, jak i dziewczyna, którą zaatakował miesiąc wcześniej, rozpoznały go i potwierdziły, że to on był sprawcą napaści. O jego przestępstwie rozpisywały się lokalne gazety. Sepp dostał wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności, jednak wyszedł już po roku. Przez ten czas Rosemarie odwiedzała go w więzieniu i udawała, że wszystko jest w porządku. Nawet nie rozmawiała z nim na ten temat. Według siostry Rosemarie to wydarzenie zmieniło ich relacje na zawsze. Aby nie rozwodzić się za mocno nad związkiem Fritzlów, podsumuję to bardzo szybko teraz. Między nimi nie było dobrze. Józef chciał dużej rodziny, którą Rosemarie mu dała. Była fantastyczną matką i gospodynią. Jednak przestała go pociągać. Ich wspaniałe małżeństwo, które widzieli ludzie z zewnątrz, było tylko fikcją. Jak wiecie, Józef znęcał się nad żoną i dziećmi, ale co działo się w domu, zostawało w domu. Nie jeździli na wspólne wakacje, nie wychodzili razem do znajomych. Byli razem, bo tak po prostu wypadało, a z czasem nie było nawet w tym miłości. Według niektórych rewelacji Fritzl miał dopuścić się też gwałtu na jednej ze swoich szwagierek. A mimo to Rosemarie nadal z nim była. Kiedy Józef wyszedł z więzienia, wrócił do Amstetten. W Linzu został zwolniony z pracy, czego bardzo żałował, bo zarabiał dobre pieniądze, wyjeżdżał w delegacje w najdalsze zakątki świata. Jednak i w Amstetten znalazł całkiem dobrze płatną pracę i to w swoim zawodzie. Mógł zacząć w pewien sposób od nowa. Wiedząc to, co wiemy dzisiaj, możemy śmiało powiedzieć, że policja miała Józefa jak na tacy. Przestępca seksualny, gwałciciel, ekshibicjonista. Niestety austriackie prawo działało na jego korzyść. Po 15 latach taki czyn, jakiego dopuścił się Józef, został zwyczajnie wymazany z jego kartoteki. Po prostu się przedawnił, a Fritzl był znów przykładnym, nieskazitelnym obywatelem. Dlatego gdy Elizabeth uciekała z domu, gdy zaginęła, policjanci, którzy nie znali jego przeszłości, nie mieli podstaw, by go podejrzewać. Po 2008 roku, gdy prawda o porwaniu Elizabeth wyszła na jaw, próbowano połączyć Józefa z innymi nierozwiązanymi sprawami kryminalnymi. Na przykład ze śmiercią Martiny Posz, która zaginęła w 1986 roku. Miała wtedy 17 lat. Około 7 rano poszła na przystanek autobusowy i nikt więcej jej nie widział. Jej chłopak był z nią umówiony o 17 tego samego dnia, ale nastolatka nie pojawiła się na spotkaniu. Okazało się, że nie było jej też w pracy. Ustalono, że nikt nie widział jej w autobusie. Musiała zaginąć gdzieś w drodze z domu na przystanek, który mieścił się nieopodal.
10 dni później dwóch płetwonurków odnalazło jej ciało w jeziorze Monzi, czyli tam, gdzie Fritzlowie mieli swój pensjonat. Dziewczyna została uduszona chwilę po opuszczeniu domu. Martina miała być fizycznie podobna do Elizabeth. Przesłuchano Józefa w tej sprawie w 2008 roku, ale on do niczego się nie przyznał i też nic mu nie udowodniono. Zacytuję wam teraz artykuł z angielskiej Wikipedii, gdzie wymienione są inne sprawy, z którymi powiązano Fritzla. Był podejrzanym o zamordowanie 17-letniej Anny Neumeier, którą zastrzelono na polu w Linzu. Zaginęła w drodze do Wels, 35 km od pracy Fritzla. Kolejną potencjalną ofiarą była Gabriela Subkowa, 20-letnia prostytutka, którą zamordowano w sierpniu 2007 roku. Jej ciało odnaleziono nieopodal austriacko-czeskiej granicy, a Fritzl był tam w tym czasie na wakacjach. Fritzl nie został jednak oficjalnie oskarżony o żadne z tych morderstw ze względu na brak dowodów. Na tym zamykamy wątek Józefa i jego dzieciństwa czy zbrodni. Nie będę ponownie poruszać tu tematu przemocy w rodzinie, o której często mówi się przy tej sprawie, bo wcześniej już mówiłam o tym, że Józef bił swoje dzieci. Mogę jedynie zacytować wam jedną z wypowiedzi Haralda, syna Fritzlów, który bity przez ojca miał powiedzieć: pewnego dnia ta świnia wszystkich nas pozabija. I to jest chyba trafne podsumowanie tego człowieka. W kolejnym rozdziale tego odcinka chciałabym opowiedzieć wam o drodze, jaką cała rodzina Fritzlów przeszła po odnalezieniu Elizabeth. Nie będę wgłębiać się w szczegóły, ale to, co opiszę, jeszcze bardziej zobrazuje wam, przez jakie piekło przeszła Sissy i jej dzieci. Kiedy Kerstin walczyła o życie, jej matka, bracia Felix i Stefan, jednoczyli się z resztą rodziny. To było ogromne wyzwanie dla nich, jak i dla lekarzy. Elizabeth była szczęśliwa, że jej koszmar się skończył. Z drugiej strony straciła 24 lata i wielu rzeczy musiała nauczyć się od nowa. Jej synowie, Stefan i Felix, byli kompletnie zaskoczeni życiem na powierzchni. Kiedy pierwszy raz wyszli na zewnątrz, chłopcy pokazywali sobie palcami wszystko to, co widzieli wcześniej w telewizji, nie dając wiary temu, że jest to prawdziwe. Pierwsza jazda samochodem była dla nich ekscytująca, ale też przerażająca. Bali się innych samochodów, ale zachwycali się tym, co widzieli za szybą. Ze względu na warunki, w jakich żyli, ich zdrowie pozostawiało wiele do życzenia. Felix miał zaledwie 5 lat, więc nie był aż tak zniszczony jak jego starsze rodzeństwo czy jego matka. Wszyscy bez wyjątku dostali okulary przeciwsłoneczne, aby przyzwyczaić wzrok. Dostali też zastrzyki na odporność i przeszli serię badań. Ich nowym domem stała się klinika psychiatrii Amstetten-Moyer. Budynek został obstawiony przez policjantów, ponieważ prasa za wszelką cenę chciała zdobyć zdjęcia Elizabeth i, w cudzysłowie, dzieci z piwnicy. To też między innymi z tego powodu w pokojach, gdzie przybywała rodzina, zaciemniono okna. To oczywiście stwarzało im warunki podobne do tych w piwnicy, ale równocześnie chroniło ich przed ciekawskimi ludźmi. Podobno jeden z pielęgniarzy zrobił im zdjęcia z ukrycia, które miał sprzedać za setki tysięcy. Jednak w porę został złapany przez ochronę. Innym razem grupa reporterów wdarła się do recepcji szpitala, ale nie udało im się zrobić zdjęć. Znów dziennikarz przepychał się z ochroniarzem na balkonie, przez co ten drugi wypadł przez barierkę. Z kolei dwóch paparazzi przebrało się za sprzątacza i policjanta, ale też zostali szybko zdemaskowani. To tylko niektóre z sytuacji, których dopuścili się dziennikarze, bo było ich o wiele, wiele więcej. Jednak po dziś dzień, jak już możliwe mówiłam, nigdzie nie wyciekło zdjęcie Sissy i jej dzieci. To znaczy poniekąd, ale o tym zaraz. W klinice stworzono specjalny kontener, wielkością odpowiadał on piwnicy, w której żyła Elizabeth z dziećmi. Mogli tam wejść, kiedy tylko chcieli, na przykład gdy normalne życie, ludzie i przestrzeń były zbyt przytłaczające. Niektóre z rzeczy, których używali na co dzień w piwnicy, zostały im stamtąd przywiezione. Na przykład Felix zatrzymał m.in. misia, którego dostał od Józefa. W klinice zamieszkała też Rosemarie z pozostałymi dziećmi, Lisą, Moniką i Aleksandrem.
Lekarze wciąż opracowywali plan leczenia i wprowadzenia rodziny z podziemia do normalnego życia. Uważali, że ważnym aspektem jest zapoznanie ze sobą rodzeństwa, nauczenie ich siebie nawzajem. Elizabeth musiała poznać swoje dzieci, a oni musieli poznać ją. Całe swoje życie myśleli, że matka ich porzuciła. Podobno radzili sobie całkiem nieźle. Elizabeth cieszyła się, że jej matka może w tym uczestniczyć, a Rosemary bardzo to przeżywała. Miała przejść załamanie, możliwe też, że miała zawał, krążą o tym różne informacje. Obie rodziny lubiły mecze piłki nożnej, dlatego wspólnie je oglądali. Oprócz tego dzieci miały lekcje, aby nie musieć później nadrabiać materiału ze szkoły. Felix i Stefan wychodzili na spacery, które dawały im wiele wszelakich emocji. Cytując, zwyczajny rytm przyrody, szelest liści, latające ptaki i biegające po trawie insekty wprawiały ich w prawdziwy zachwyt. Zafascynowały ich setki rybek pływających w pobliskim stawie. Kiedy cała rodzina przebywała w klinice, społeczność Amstetten zjednoczyła się i spotkała, aby okazać wsparcie ofiarom Józefa Fritzla. Organizowali czuwania pod ich domem, modlili się za powrót Kerstin do zdrowia i o to, aby cierpienie Elizabeth oraz jej dzieci raz na zawsze się skończyło. Całe Amstetten wstydziło się za Józefa. W ostatnich dniach dotknął nas szok, smutek, gniew, może nawet nienawiść. Zostaliśmy zmuszeni do pogodzenia się z faktem, że w naszym mieście doszło do czegoś, czego nie pojmujemy. Tak mówił miejscowy ksiądz. W jednym ze sklepów na wystawie pojawił się plakat z podziękowaniami od Fritzlów. Zdjęcia zobaczycie na moim Instagramie. Chcielibyśmy całą rodziną podziękować Wam wszystkim za okazane współczucie. Wasze wsparcie bardzo nam pomaga w tych trudnych chwilach. Mamy nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli znów prowadzić normalne życie. Na plakacie każdy odrysował swoje ręce i napisał coś od siebie. Dla Elizabeth najważniejszy był powrót Kerstin do zdrowia, bezpieczeństwo jej dzieci, wsparcie wszystkich ludzi. Stefan napisał, że, cytuję, cieszy go widok słońca, świeże powietrze i obcowanie z naturą po raz pierwszy w życiu. Napisał też, że tęskni za siostrą Kerstin, która razem z nim była uwięziona w piwnicy, a teraz ciężko chora leży w szpitalu. Wszyscy bardzo martwili się o Kerstin, ponieważ cały ten czas przebywała na oddziale intensywnej terapii. Została wybudzona 1 czerwca, czyli po 7 tygodniach, co było ogromnym przeżyciem dla całej rodziny. Doktor Reiter wspominał tę chwilę tak. Powiedziałem do niej cześć Kerstin, a Kerstin odpowiedziała mi cześć. To był dla mnie niezwykły moment, gdy Kerstin, trzymając się mojego ramienia, mogła przejść przez drzwi do nowego domu, przekroczyć próg do nowego życia. Kerstin okazała się być zwyczajną nastolatką. Słuchała Robiego Williamsa, chciała iść na jego koncert, gdy wyzdrowieje i wybrać się na rejs. Jej matka okazała się bardzo dużym wsparciem w powrocie nastolatki do zdrowia. Dziewczyna musiała nauczyć się wielu rzeczy od nowa, a jej osobistym coachem stała się właśnie Elizabeth. Niestety relacje między Elizabeth a jej matką Rosemary w pewnym momencie terapii się pogorszyły i Rosemary musiała opuścić klinikę. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że poróżnił ich Aleksander, syn Elizabeth, którego wychowywała Rosemary. Aleksander wciąż traktował babcię jak matkę i tak się do niej zwracał, co miało być powodem sporu. Czy tak było? Wiedzą to tylko lekarze i rodzina. Ostatecznie Rosemary wyjechała z Amstetten. Nigdy nie przyznała się do tego, że wiedziała o drugim życiu Józefa. Elizabeth również utrzymywała, że matka nie była w to zamieszana, chociaż potem miały pojawić się jakieś wątpliwości z jej strony. To jest jednak niepotwierdzone i też nie wiadomo, czy na tę chwilę czy matka i córka utrzymują kontakt oraz czy dzieci wychowywane przez Rosemary się od niej odwróciły, czy też nie. Niestety faktem jest, że Rosemary zapłaciła za zbrodnię męża ogromną cenę. Straciła dom, wiele bliskich osób, znajomych i szacunek. Wiadomo, że wiedzie bardzo skromne życie. Wynajęła mieszkanie poza miastem, a jej emerytura nie starcza na godne życie. 15 lat temu dostawała 700 euro, z czego 400 musiała zapłacić za czynsz w bardzo ubogim mieszkaniu komunalnym. Zaczęła malować obrazy kwiatów i szyła torby, sprzedając swoje rękodzieło, aby jakoś związać koniec z końcem.
Jej siostra mocno podkreślała to w wywiadach. Uważała, że Rosemary została źle potraktowana przez społeczeństwo. Jak dokładnie wygląda jej życie w 2023 roku, nie wiadomo. Prawdopodobnie niewiele zmieniło się od 2009 roku. Sama Rosemary zniknęła z pola widzenia. Elizabeth oraz dzieci otrzymali nowe tożsamości. Zamieszkali gdzieś nieopodal Amstetten. Prasa nazywa to miejsce wioską X, chociaż może mieszkają w całkowicie innej części Austrii, a to tylko przykrywka dla mediów. Czytałam w jednym z artykułów, że podobno mieszkają nieopodal Salzburga, ale której wersji wierzyć, nie mam pojęcia. Lokalna społeczność wioski X, która zna historię Fritzlów, otoczyła rodzinę ochroną. Gdy prasa próbowała zlokalizować ich dom, natychmiast interweniowali. Kazali fotografowi jednej z gazet wyjechać z wioski, ponieważ Elizabeth i dzieci nigdy nie będą rozmawiać z prasą. Nie chcą jej nawet widzieć. Społeczność jest w stałym kontakcie z policją w razie podobnych sytuacji. Co ciekawe, do prasy prawie nigdy nie przedostały się aktualne zdjęcia Elizabeth czy jej rodziny. Jedyne, jakie były opublikowane, to te z czasów, gdy była nastolatką. Oczywiście szkolne zdjęcia Moniki, Lisy czy Aleksandra są dostępne w internecie. Posiadam jedynie dwa zdjęcia Elizabeth i Kerstin na spacerze, ale ich twarze są zblurowane. Dlatego powiedziałam, że prawie nigdy nie przedostały się aktualne zdjęcia Elizabeth. To zdjęcia ze spaceru, zrobione przez brytyjskiego fotografa, który podobno później śledził kobiety w drodze do domu, po czym zadzwonił do drzwi, a gdy te się otworzyły, wtargnął do środka. Podobno robił on zdjęcia komu i czemu się dało, a po tej sytuacji Elizabeth przeszła załamanie nerwowe, ale mówi o tym tylko jedno źródło. Nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa. Faktem jest, że brytyjskie media opublikowały te zdjęcia oraz że wyciekły w tym czasie nowe tożsamości rodziny. Z góry powiem wam, że na próżno szukać jakiegokolwiek śladu Elizabeth czy jej bliskich w mediach społecznościowych. Prawdopodobnie udało mi się odnaleźć jedną z sióstr, kuzynkę i syna. Oczywiście robiłam takie małe śledztwo na potrzeby tego odcinka, ale nie próbowałam kontaktować się z tymi osobami. Mimo wszystko, mimo popularności tej sprawy, uważam, że należy im się spokój. Na pewno dostają multum wiadomości i pytań na ten temat. Oprócz sąsiadów, którzy byli Fritzlom życzliwi, ich dom był pod stałą ochroną firmy A&T. Nie wiem, czy tak jest nadal. Prawdopodobnie dom jest nafaszerowany kamerami dookoła. Elizabeth otrzymała też wsparcie od państwa, wypłacono jej wszystkie zaległe zasiłki, kilkadziesiąt tysięcy euro. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że Elizabeth korzysta z każdego dnia pełnymi garściami. Uczyła się jeździć samochodem, zdała prawo jazdy, pomagała dzieciom w nauce. Aleksander nie porzucił pasji, jest strażakiem. Co dzieje się z resztą dzieci, nie mam pojęcia. Wiadomo, że rok po uwolnieniu kobieta związała się ze swoim ówczesnym ochroniarzem, Tomasem Wagnerem, z którym wzięła później ślub. Natasza Kampusz bardzo mocno przeżywała sprawę Elizabeth i jej dzieci. W jednym z programów, w którym wystąpiła, powiedziała: Józef Fritz idealizował swoją matkę w nienormalnym wręcz stopniu. Taki sam był mój porywacz, bardzo przywiązany do matki. Czego bym nie zrobiła, zawsze powtarzał: moja matka robi to lepiej. Natasza przekazała na ich rzecz 37 tysięcy dolarów. Chciała też okazać im mentalne wsparcie w razie potrzeby, ale nie ma informacji o tym, aby kiedykolwiek doszło do ich spotkania. Okazało się, że rodzina Fritzlów nie miała zbyt dużych zasobów finansowych. Józef, który handlował nieruchomościami, tak naprawdę zapożyczył się w banku na blisko 3 miliony dolarów. Według informacji, jakie podaje John Glad, terapia rodziny przez kilka lat miała wynieść 1 400 000 dolarów. Założono na ich leczenie specjalną zrzutkę. Prasa, programy telewizyjne i inne media nawoływały obywateli do wsparcia poszkodowanych.
Po aresztowaniu Józefa Fritzla w 2008 roku prokuratura przeprowadzała śledztwo, podczas którego przysłuchała wielu świadków, między innymi dawnych znajomych i przyjaciół Fritzla, którzy zeznawali na jego niekorzyść. Nie bez powodu mówię dawnych, ponieważ po informacji, która obiegła najpierw Austrię, a później świat, wszyscy się od niego odwrócili. Wiele osób połączyło fakty, jak niepojęte nagle stały się jego opowieści. Wcześniej, gdy nie zdawali sobie sprawy z tego, co Fritzl ma za uszami, po prostu przyjmowali rzeczywistość taką, jaką on ją sam kreował. Co ważne, podkreślę to chyba kolejny raz, zarówno z zeznań Elizabeth, jak i wszystkich innych świadków, wynikało, że Rosemary nie była zaangażowana w cały proceder. Oczywiście dziwi fakt, że widziała, jak jej mąż zanosi do piwnicy ogromne torby jedzenia, wiedziała, że przesiaduje tam wiele godzin, ale jak już mówiłam, między nimi nie było żadnych zażyłych relacji. Możliwe, że sama miała go za dziwaka, bo tak mówili wszyscy z otoczenia. Sąsiedzi też widzieli zakupy znoszone do bunkru. Oni też nigdy nie nabrali podejrzeń. Wszyscy się go bali, bo był arogancki i nienawidził wścibskich osób. Dlatego nikt nie zadawał pytań. Bardzo ważnymi świadkami stali się lokatorzy Fritzlów. Dom przy Ypsztrasse 40 był ogromny. Możecie go zobaczyć na moim Instagramie, możecie też go wygooglować. I tak jak Maria, matka Józefa, tak i on wynajmował pokoje. O tym też już mówiłam. Przez te 24 lata lokatorzy często się zmieniali. Prawdopodobnie ta liczba przekraczała 100 osób i to na samym parterze. Józef zazwyczaj wynajmował pokoje studentom, ludziom dość ubogim, prawdopodobnie właśnie po to, aby nikt nie zagrzał tam zbyt długo miejsca, aby nikt nie zorientował się, po co schodzi do piwnicy. Lokatorzy zeznawali, że mieli zakaz fotografowania budynku, ogrodu. Nie mogli wychodzić na podwórko czy korzystać z piwnicy. Im mniej pytań zadawali, tym lepiej. Jeśli ktokolwiek złamał jego zasady, musiał się automatycznie wyprowadzić. Jeden z kolegów Elizabeth był przez pewien czas lokatorem Józefa. Wynajmował pokój, który znajdował się centralnie nad piwnicą. W mieszkaniu odbywały się imprezy. W programie Potwór z Amstetten opublikowano stare nagrania z tamtego czasu. Na nim młodzi ludzie fantastycznie się bawią, nie zdając sobie sprawy, jakie piekło przechodzi rodzina, która znajduje się pod nimi. Leitner zeznał, że jego pies bardzo często szczekał i drapał podłogę, gdy byli sami w domu. Zachowywał się bardzo dziwnie, normalnie był posłuszny, tylko w mieszkaniu skupiał się na tej nieszczęsnej podłodze, czasem na nią warczał. Najczęściej działo się to w nocy, gdy wszyscy już spali. Czy słyszał, jak toczy się tam życie? Bardzo możliwe. A skąd te wnioski? Przeprowadzono testy w piwnicy i mieszkaniach nad nią. Niektóre z dźwięków można było usłyszeć, ale to omówię już, gdy będę opowiadała o samym procesie. Niektórzy lokatorzy też coś słyszeli, ale na każde pytanie Józef miał konkretną odpowiedź. Kiedy jednemu z nich coś stukało i przeszkadzało, Fritzl powiedział, że tak niestety działa nowy bojler, że wydaje dziwne odgłosy. Kiedy inny z mieszkańców domu zwrócił mu uwagę, że dostał zbyt duży rachunek za prąd, pokłócił się z Józefem. Fritz był wściekły. Odpuścił dopiero, gdy lokator zagroził, że wezwie policję. Bał się takich konfliktów, zapewne dlatego, że prawda mogła wyjść na jaw. Rachunki lokatorów były większe, ponieważ Józef podpiął prąd z piwnicy, gdzie żyła jego druga rodzina, pod liczniki innych mieszkań ze względu na swoje skąpstwo. Józef w areszcie miał własną celę. Nie wychodził na spacery z obawy o własne życie. Ta sprawa była tak głośna, że właściwie izolowano go od innych więźniów. Jego cela w porównaniu z warunkami, jakie dał swojej córce i dzieciom, które z nią miał, wyglądała jak pokój hotelowy. Miał tam telewizor, ciepłą wodę, kaloryfer, dzięki czemu nie marzł w nocy. Luksus, jakiego nie doświadczyła jego rodzina przez wiele lat. Głośny proces rozpoczął się w marcu 2009 roku. Józefa reprezentował Rudolf Meyer, słynny z Austrii z tego, że był adwokatem na przykład seryjnej morderczyni, która
zdobyła w kraju miano czarnej wdowy. Meyer to tak zwany adwokat od trudnych przypadków. Zazwyczaj przegrywał sprawy, bo były zwyczajnie nie do wybronienia, ale dzięki nim stał się sławny. Sepp cały czas nie przyznawał się do popełnienia wielu z zarzucanych mu czynów. Na rozprawy przyjeżdżał zawsze dobrze ubrany, chociaż bywało tak, że zasłaniał twarz segregatorem czy teczką, aby paparazzi nie zrobili mu zdjęcia. Główną linią obrony była niepoczytalność. Adwokat Józefa podważał również ilość gwałtów, którą prokuratura zarzucała jego klientowi. Według niego Elizabeth musiała w pewnym momencie pęknąć, przestać się bronić i w sumie było jej z czasem to obojętne. Oczywiście ta obrzydliwa linia obrony nikogo nie przekonała. Biegła lekarz, która badała Fritzla przez wiele miesięcy, szukała przyczyny okrucieństw, jakich się dopuścił. Przede wszystkim szukała jej w ciężkim dzieciństwie, okrutnej matce i życiu w trakcie II wojny światowej. To, co Józef zobaczył na własne oczy jako dziecko, miało skrzywić jego psychikę na resztę lat. Fritzl twierdził, że nie jest pedofilem, a Elizabeth pierwszy raz zgwałcił dopiero w piwnicy, a nie gdy miała 12 lat. Przyznał się do takich zarzutów jak pozbawienie wolności czy wielokrotny gwałt. Przez te 24 lata, jak obliczono, zgwałcił ją ponad 3000 razy. Uwięzienie córki tłumaczył jej zachowaniem. Według niego uchronił ją przed zniszczeniem sobie życia. Równocześnie sam zniszczył jej to życie, ale on tego tak nie widział. Przed sądem próbował się wybielić. Mogłem wszystkich pozabijać i nic by się nie stało. Nie zostałby ślad. Nikt by mnie nie złapał, mówił. Podczas rozprawy zeznawał, że założenie drugiej rodziny z córką było jego ogromnym marzeniem. Cytując Wyborczą, Fritzl potwierdza też pogłoskę, że wykorzystując seksualnie córkę, chciał, jak mówi, odbudować rodzinę. Z 7 dzieci, które miał z żoną Rosemarie, została tylko Elizabeth. Reszta uciekła, nie mogąc znieść despotyzmu ojca. Z odnalezionych listów Elizabeth wynika zresztą, że ona także chciała uciec. Proces Józefa chciał obserwować cały świat. Pod sąd przyjeżdżały setki dziennikarzy. Jednego dnia naliczono ich 300. Niestety dla nich nie każdy mógł wejść na salę rozpraw. Kiedy Fritzl pojawiał się w sądzie i był nagabywany przez fotoreporterów czy dziennikarzy, cały czas milczał. Pewnego dnia dał zrobić sobie zdjęcia, ale nie odpowiadał na żadne pytania. Według jego adwokata było mu po prostu wstyd. Podczas niektórych rozpraw, gdy był przesłuchiwany przez sąd, prawie płakał. Ogólnie od czasu aresztowania bardzo się zmienił. Zestarzał się, schudł, zapewne ze stresu. To znaczy, miał w tamtym momencie 74 lata, ale pamiętajmy, że Sepp bardzo długo był pełen wigoru. Brzmi to okropnie w kontekście tej sprawy, ale próbuję wam to zobrazować. Prokuratura dysponowała obszernym materiałem dowodowym. Pani prokurator Christian Burkheiser zaznaczyła kreską na drzwiach wysokość sufitu w piwnicy, w której żyła Elizabeth z dziećmi. Chciała, aby każdy wchodząc na salę rozpraw mógł przyjrzeć się temu, aby każdy mógł po prostu w jakiś sposób odebrać to indywidualnie, personalnie. Wysokość ta od podłogi miała równo 174 cm. Tak przez lata żyła druga rodzina Józefa. Gdybym ja tam stanęła, głową prawie dotykałabym sufitu. Nie wyobrażam sobie funkcjonować tak na co dzień. Prokurator podkreślała na sali, że Józef z premedytacją wyłączał rodzinie prąd i ogrzewanie, aby siedzieli w kompletnych ciemnościach i drżeli o własne życie. Oprócz tego straszył, że ich zagazuje. Kolejną rzeczą, która mocno uderzyła w przysięgłych, były próbki zapachowe z piwnicy. Nie wiadomo, co było w środku, ale prokurator dała im powąchać to, czym każdego dnia oddychali Elizabeth, Kerstin, Stefan i później przez kilka lat Felix. Jednak nie oszukujmy się, ci pierwsi żyli w takich warunkach około 20 lat. Mówiąc o warunkach w piwnicy, technicy policyjni, którzy gromadzili materiał dowodowy oraz badali autentyczność zeznań wszystkich świadków, źle wspominali pobyt w lochu Fritzla. Ludzie, którzy żyli w normalnych warunkach,
nie mogli przebywać w piwnicy dłużej niż kilka godzin. To były bodajże 3-godzinne zmiany, czyli po upływie tego czasu technicy się wymieniali. Pracowali w specjalnych maskach, kombinezonach. Gdy spędzali tam więcej czasu niż powinni, zaczynali źle się czuć. Ogólnie niektórzy zeznawali, że to było zbyt trudne przeżycie, nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. Przez wiele dni i nocy pracowali w podziemiu. Wejście do strefy mieszkalnej, czyli po prostu dziura w ścianie ukryta za regałem, liczyła 83 cm. Aby wejść do środka, technicy musieli przejść tam jeden za drugim, do tego, mówiąc potocznie, na czworaka. Tak mało miejsca tam było. Kody do drzwi, które strzegły wcześniej Elizabeth, Józef podał podczas pierwszych oględzin piwnicy, gdy musiał im po prostu wszystko wytłumaczyć. Powołując się na informacje zawarte w książce Zbrodnie Józefa Fritzla, analiza faktów, wymienię wam teraz to, co policja zabezpieczyła w podziemiu. Będę wymieniała po kolei, tak jak jest to w książce. Będzie tego sporo i śmiało możecie to przewinąć. Wybrałam tylko najważniejsze rzeczy. Niektóre są po prostu zbędne, aby je tutaj wymieniać i przeciągać czas. Jeśli jesteście ich ciekawi, a nie macie dostępu do książki, to napiszcie do mnie na maila, podeślę wam ten spis. 15 pamiętników Elizabeth. Dwie teczki, w jednej znajdowały się wycinki z gazet. Opakowanie 10 tabletek, zwanych potocznie pigułką gwałtu. Dziennik z datami urodzin dzieci. Paragon z supermarketu z Linzu, gdzie Józef robił zakupy, aby na miejscu nie wzbudzać podejrzeń. Kartka świąteczna z odciskami rąk i stóp Feliksa. Zdjęcie niezidentyfikowanego dziecka. Karta debetowa Elizabeth. Kopia dokumentu z urzędu, która dotyczyła przyznania opieki nad Aleksem Józefowi i Rosemary. List od producenta telewizyjnego, który chciał nagrać dokument o Elizabeth. Świadectwo szkolne Elizabeth. Czerwone papierowe serce z załączonym zdjęciem paszportowym Aleksa. Kolejne rzeczy, które zostały odnalezione przez techników w kartonowym pudle, były dużo bardziej niepokojące i potwierdzały zeznania Elizabeth o tym, jakim sadystą był jej ojciec. Kolejno. Kajdanki, skórzany pejcz, dwa zdjęcia nagiej dziewczyny siedzącej w wannie, nie wiadomo kim była, pięć zdjęć nagich kobiet na plaży, prezerwatywa, zabawka erotyczna, maszynopis o tytule Święty Bernard o stosunkach seksualnych młodej wdowy z psem. Ankieta Sadomaso o tytule Wymyślona rozmowa dziewki z niewolnikiem. Kserokopia pamiętnika jednej z lokatorek Ypsztrasse 40. W biurze Józefa odnaleziono więcej dowodów, które go obciążały. Trzymał je specjalnie w jednym miejscu. Był na tyle zuchwały, że myślał, że nikt tego nigdy nie znajdzie. Cztery kopie listu, który Józef miał znaleźć przy umierającej Kerstin. Dwie kopie listu Elizabeth na temat powrotu do domu. Oryginał listu, który był przy Monice, gdy została podrzucona Fritzlom. Dokumenty dotyczące przyznania prawa do opieki nad dziećmi Elizabeth jej rodzicom. Oryginał listu, który był przy Lisie w dniu podrzucenia jej pod dom. Analizę grafologiczną pisma Elizabeth. Wycinek z gazety z wywiadem z Nataszą Kampusz z 2008 roku. Dokumentacja na temat rzekomego odnalezienia Kerstin. Inne kopie listów Elizabeth. Dwie kasety VHS o treści pornograficznej. Film erotyczny Przez dziurkę od klucza. Dziewczyny, które wychodzą na swoje. Listy do nastoletniej Elizabeth, które Józef przechwycił i których ona nigdy nie odczytała. Józef przez cały proces zaprzeczał temu, że molestował nastoletnią Elizabeth. Czuł do niej pociąg, ale według niego nie dotknął jej ani razu w tamtym okresie. Opisał postać wuja Franza, z którym miała go pomylić. Nikt z rodziny nie potwierdził jednak, że ktoś o takim imieniu w ogóle istniał w ich otoczeniu. Według niego pierwszy raz Sisi miał być dopiero kilka miesięcy po uwięzieniu jej w piwnicy. Fritzl twierdził, że uwięzienie córki nie było przemyślane i zaplanowane, ale raczej było ono spontaniczne. Tego dnia, gdy ją zobaczył, stwierdził, że musi porozmawiać z nią o jej zachowaniu. Jak twierdził, wyglądała jakby nawąchała się rozpuszczalnika. Przypominam, że często mówił o niej, że wąchała klej, brała narkotyki i piła. Oprócz tego uważał, że była rozwiązła i puszczała się z budowlańcami. Twierdził, że zabrał ją do piwnicy na rozmowę.
Tam się pokłócili, a on popchnął Elizabeth. Mówił, że jej nie odurzył. Zganiał to właśnie na wąchanie rozpuszczalnika. Miała wtedy poczuć się źle. On zaprowadził ją do przygotowanego pokoju, a ona się nie broniła. Poza tym zaprzeczył, aby kiedykolwiek przypiął ją do łańcucha. Dziwne zeznania Elizabeth tłumaczył jej stanem po naćpaniu się rozpuszczalnikiem. Według zeznań Józefa do ich pierwszego zbliżenia doszło, gdy pocieszał Elizabeth. Pogłaskałem ją. To była relacja między ojcem a córką. Uświadomiłem sobie wtedy po raz pierwszy, że moja córka jest atrakcyjną kobietą. Nie broniła się, nie powiedziała, że tego nie chce. Gdyby powiedziała nie, zaakceptowałbym to. Józef uważał, że z czasem Elizabeth zaakceptowała swoją rolę i traktowała go jako swojego męża. Przede wszystkim, gdy rodziły się kolejne dzieci. Mówił, że miał gdzieś tam w głowie, że kiedy córka spróbuje życia i współżycia z nim, to nie będzie chciała już nigdy innego faceta. Psychiatra Józefa wydała opinię, która też nie stawiała go w dobrym świetle. Jej ekspertyza liczyła 130 stron. Na jednej z nich odnotowano słowa Józefa. Mam w sobie zło. Od dzieciństwa czułem, jak przejmuje nade mną władzę. Urodziłem się, by gwałcić. We mnie gotuje się fala destrukcyjnej lawy. Uważam, że i tak długo wytrzymałem. Według dr Kastner, Fritzl był poczytalny, był niebezpiecznym sadystą i powinien zostać w zamknięciu na resztę swojego życia. Oskarżony cierpi na zaburzenia seksualne, nie panuje nad swoją żądzą. Członków rodziny traktuje jak własność. Karał ich, gdy nie chcieli mu się podporządkować. Sam uważa jednak, że czule się o nich troszczył. Można się spodziewać, że znów będzie popełniał te same czyny, o które jest obecnie oskarżony. Nie wykazuje skruchy. Polecam dożywotnie umieszczenie w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Oprócz tego wyjaśniła, dlaczego to właśnie Elizabeth wzbudzała w nim największe emocje, dlaczego to ją próbował poskromić. Zacytuję wam fragment artykułu Gazety Wyborczej. Fritzl wybrał Elizabeth na swoją ofiarę, bo była najsilniejsza w rodzinie. Najostrzej stawiała mu opór. Jej uwięzienie było dla Fritzla wyzwaniem. Im silniejszy przeciwnik, tym większe zwycięstwo. Wyjaśniała wczoraj sądowi biegła psychiatra Adelheid Kastner. Tłumaczyła, że Fritzl cierpi na zaburzenia psychiczne, polegające na tym, że ciągle musi sobie udowadniać swoją siłę i sprawność. W ten sposób rekompensował sobie bicie i upokorzenia, jakie przeżywał w dzieciństwie. Właśnie dlatego Fritzl uwięził córkę w piwnicy. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że łamie prawo. Miał zresztą taki zamiar. Sam seks według Kastner grał w życiu Fritzla drugorzędną rolę. Tolerował dzieci, które przychodziły na świat w wyniku gwałtu, bo wiązały go bardziej z Elizabeth. Koniec cytatu. Adwokat Rudolf Meyer również wnosił o umieszczenie swojego klienta nie w więzieniu, a w szpitalu, ponieważ według niego był on chory psychicznie. Nie jesteście mścicielami. Musicie odłożyć emocje na bok, inaczej nie zapadnie sprawiedliwy wyrok. Tak mówił do przysięgłych w trakcie rozprawy. Obiecywałam wam, że wspomnę jeszcze o odgłosach, jakie były słyszane w mieszkaniach powyżej piwnicy. Taka ekspertyza trafiła do sądu. Te informacje również pochodzą z książki Pancewskiego i Marsz. Uderzenia pięścią w belkę stropową, wyraźnie słyszalne. Stukanie trzonkiem miotły w sufit. Wyraźnie słyszalne. Telewizor. Słabo słyszalny. Radio. Słabo słyszalne. Odtwarzacz CD. Słabo słyszalny. Szuranie krzesłem. Wyraźnie słyszalne. Wołanie o pomoc. Słyszalne. Uderzenia pięścią w ściany korytarza. Wyraźnie słyszalne. Pukanie i krzyki o pomoc. Wyraźnie słyszalne. Pukanie w sufit. Wyraźnie słyszalne. Pukanie w drzwi. Wyraźnie słyszalne. Czytając wyniki tej ekspertyzy, zastanowiło mnie to, czy Elizabeth wraz z dziećmi tak bała się ojca, że uważali nawet na dźwięki, jakie z siebie wydają, czy starali się nie pukać, nie stukać i głośno nie rozmawiać. Dlaczego nikt nie zorientował się, że pod ziemią żyje cała rodzina? Inny biegły potwierdził, że w zamku na kot, który znajdował się przy wejściu do piwnicy, że właśnie w tym zamku nigdy nie było żadnego systemu, który w razie śmierci Józefa miał zwolnić blokadę i uwolnić więźniów.
25 września 2008 roku Józef został przywieziony na wizję lokalną do Amstetten. Miał wytłumaczyć, jak działał słynny plan ucieczki dla Elizabeth oraz dzieci, na wypadek, gdyby coś mu się stało. Nie był jednak w stanie tego zrobić. Fritzl oskarżał policję o to, że specjalny zamek został przez funkcjonariuszy zdemontowany i zabrany podczas jego nieobecności. Oczywiście nikt nie wierzył w te rewelacje. Kolejny biegły z dziedziny neonatologii stwierdził, że istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że brat bliźniak Aleksandra, Michael, przeżyłby, gdyby ojciec udzielił mu odpowiedniej opieki. Tu wchodził poważny akt oskarżenia, bo chodziło o nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura miała jednak bardzo duży problem, ponieważ dowodami w tym przypadku były jedynie słowa Elizabeth. Józef miał spalić noworodka w piecu i rozsypać jego prochy w ogródku. Nie mieli na czym się oprzeć. Tak samo było w przypadku gwałtu, ponieważ Elizabeth zeznała, że z czasem przestała z nim walczyć i dawała mu co chciał, co nie do końca podpinało się pod prawną definicję gwałtu. Jedynym zarzutem, który mu postawiono i za który realnie mógł wylądować w więzieniu, było kazirodztwo, które przewidywało maksymalnie 10 lat pozbawienia wolności. Dlatego prokuratura postanowiła oskarżyć go o niewolnictwo. Ta kara to maksymalnie 20 lat pozbawienia wolności, a kodeks pochodzi z XIX wieku i nigdy wcześniej przed tą sprawą nie został wykorzystany. Gdyby Józefa skazano na jego mocy, byłby pierwszą osobą w historii kraju, która zostałaby skazana za niewolnictwo. Cofnijmy się na sekundę do 2008 roku. Niecałe 3 miesiące po uwolnieniu, 11 lipca, Elizabeth została przetransportowana do kolejnej sekretnej lokalizacji, gdzie nagrywano jej zeznania. Ona sama nie chciała brać udziału w procesie ojca i nie chciała więcej widzieć go na oczy. Jej zeznania były nagrywane przez 3 dni. W przesłuchaniach brał udział adwokat Fritzla, który obserwował je z innego pomieszczenia i mógł w trakcie zadawać pytania. Elizabeth opisała wszystko od momentu, gdy ojciec molestował ją, gdy była jeszcze dzieckiem, przez porwanie oraz to, jak upokarzał ją w piwnicy. Filmy, które znaleziono w pudłach, służyły jej do, powiedzmy, edukacji, aby wiedziała, jak zadowolić ojca. Jeśli mu odmawiała, cierpiała nie tylko ona, ale też dzieci. Za nieposłuszeństwo zostawiał ich na pastwę losu, czasem bez jedzenia, czasem bez prądu. Opowiadała o tym, jak była zmuszana do uprawiania seksu na oczach dzieci. Mówiła, jak się nad nimi znęcał i wyzywał, jak groził, że umrą w piwnicy, bo ich zagazuje, albo pozostawi na pastwę losu i zemrą z głodu. Żeby się nie powtarzać, bo wiecie już, jak wyglądało życie Elizabeth po porwaniu, przejdę dalej bez pełnego opisywania jej zeznań. Taśmy z nagraniem miały aż 11 godzin zapisanego materiału. Wszystko to zostało później puszczone w sądzie. Prokuraturze zależało na przesłuchaniu Kerstin i Stefana. To oni najdłużej przebywali w piwnicy wraz z matką. Mogli wnieść bardzo dużo jako świadkowie wszystkich wydarzeń. Niestety odmówili składania zeznań. To było za wcześnie, a oni za bardzo bali się ojca. Poza tym nie wiedzieli do końca, co się wokół nich dzieje, a wszystko działo się tak naprawdę bardzo szybko. W końcu prokuratura odpuściła. Elizabeth złożyła tak obszerne zeznania, że mogli postawić Józefowi zarzuty m.in. stosowania przemocy, niewolnictwa, wielokrotnego gwałtu, pozbawienia wolności, kazirodztwa. Zabójstwo poprzez nieudzielenie pomocy było zbyt trudne do udowodnienia, ale dzięki temu, co miała prokuratura, była duża szansa na to, że wyrok, jaki zapadnie, uziemi Józefa w więzieniu do końca jego życia. Kiedy w 2009 roku, w drugim dniu procesu, puszczono na sali rozpraw nagranie z przesłuchania, Józef płakał. Przyznał się też wtedy do wszystkich zarzucanych mu czynów, nawet do zabójstwa Michaela. Niestety nikt nie wie, co dokładnie się tam wydarzyło, ponieważ prasa została wyproszona z sali. Tego dnia w sądzie pojawiła się osobiście Elizabeth, która wcześniej nie chciała brać udziału w procesie. Jednak stwierdziła, że chce zobaczyć reakcję ojca na jej zeznania. Czego oczekiwała? Może skruchy? Załamania się? Prawdopodobnie był to w jakiś sposób element oczyszczenia, element terapii. Zobaczyć swojego oprawcę jako słabego człowieka. Ale to są tylko takie moje wnioski.
Według relacji obecnych na sali to nie zeznania, ale właśnie obecność córki doprowadziła Józefa do płaczu. I jeszcze tego samego dnia poprosił, aby odwiedził go psychiatra, bo nie potrafił się opanować. Wydaje mi się, że przed chwilą z mojej wcześniejszej wypowiedzi możecie wywnioskować, że Józef przyznał się drugiego dnia, ale drugiego dnia było to całe przesłuchanie Elizabeth puszczone, były te wszystkie emocje Józefa, ale dopiero trzeciego dnia oficjalnie Józef powiedział, że, cytuję, przyznaje się do wszystkich zarzucanych mi czynów. Podobno w ten sposób właśnie zwrócił się do sądu, gdy został zapytany o to, czy chciałby zabrać głos. I nawet pani sędzia była wtedy zaskoczona i zapytała go, skąd ta zmiana. Dopiero wczoraj zrozumiałem, jaki byłem dla Elizabeth okrutny. Wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy. Jego adwokat również wypowiedział się na temat obecności córki w sądzie. Fritzl płakał, oglądając nagranie, a potem odwrócił się i popatrzył na córkę siedzącą na widowni. W tym momencie było po wszystkim. Oczywiście taki właśnie efekt chciała osiągnąć prokuratura. Ośmioro ławników debatowało przez 4 godziny nad ostatecznym werdyktem. 19 marca 2009 roku uznano Józefa winnym. Został skazany na dożywocie za wszystkie przestępstwa, jakie popełnił, w tym za zabójstwo Michaela. Ze względu na przyznanie się do winy mógł on liczyć na złagodzenie kary. Biegła, która analizowała jego osobowość, wnosiła o umieszczenie Fritzla w szpitalu psychiatrycznym. Fritz najpierw trafił do więzienia Mitterstake na obserwację psychiatryczną, po czym przeniesiono go do Garston Abbey. Sprawdziłam na mapie, to około 40 minut drogi samochodem od Amstetten. Podobno ta placówka to prawie jak w czasy. Nie wiem, czy jest tam nadal. Niektóre źródła mówią o tym, że jest w więzieniu o zaostrzonym rygorze dla psychicznie chorych. Jego współlokatorzy, czyli inni osadzeni, sprzedawali smaczki do prasy. Józef to miły, starszy pan, który staje się nerwowy, gdy ktoś przeszkadza mu oglądać wiadomości. Podobno dostawał i możliwe, że nadal dostaje listy od fanek. Niektóre wyznawały mu miłość i chciały brać z nim ślub. Pewien współosadzony opowiadał, że Fritzl zwierzył mu się, że nigdy nie chciał wypuścić rodziny z piwnicy. Miał w planie wszystkich zabić, a ciała rozpuścić w kwasie w wannie. Na to też trzeba brać poprawkę, ponieważ przy tak głośnych sprawach pojawiają się ludzie, którzy chcą na nich zarobić i zyskać sławę. W pewnym momencie Józef miał zostać odseparowany od reszty więźniów, ponieważ za to, co zrobił córce i dzieciom, został pobity do tego stopnia, że stracił kilka zębów. W 2010 roku, czyli na początku odsiadki, dziennikarz jednego z niemieckich brukowców dostał się do więzienia i spotkał z Józefem na prywatnym widzeniu. Strażnicy podobno nie mieli pojęcia, że wpuszczają dziennikarza, ponieważ przyszedł on z adwokatem Fritzla, przedstawił się jako jego współpracownik. Józef w wywiadzie mówił, że w więzieniu uprawia ogródek, że tęskni za rodziną i wciąż kocha żonę. Jednak Rosemarie nigdy nie odpisała na jego listy. Nigdy też nie odwiedziła go w więzieniu. Podobno w 2012 roku dostała rozwód i wróciła do panieńskiego nazwiska. Fritzl nie chciał za bardzo rozmawiać o tym, co zrobił Elizabeth i swoim dzieciom. Podobno spisał wszystkie swoje wspomnienia w dzienniku. No może nie podobno, bo w marcu tego roku wyszła biografia Józefa Fritzla. Swoje wspomnienia i przemyślenia przekazał adwokatce i autorce Astrid Wagner. Książka stała się hitem na Amazonie. Była tak popularna, że przetłumaczono ją na język angielski. Przedstawię wam teraz opis książki ze strony Amazona. Jeden z największych zbrodniarzy tego stulecia ma swoje zdanie. Gniew, przerażenie, niedowierzanie. Pytanie, czy wolno mu to zrobić? Moja odpowiedź, tak, może. Każdy człowiek ma prawo do bycia wysłuchanym. Jeśli szukasz przyczyn przestępczości, jeśli chcesz dotrzeć do sedna ludzkich głębin, jeśli masz otwarty, dociekliwy umysł, to ta książka jest w sam raz dla ciebie. On nie jest potworem. To taki sam człowiek jak my wszyscy. Tak wypowiadała się Astrid o Józefie. Tytuł książki to Otchłanie Józefa F. Sama osobiście nie czytałam, ale to nie jest
pierwsza taka książka Astrid w jej karierze. Wcześniej napisała książkę o Jacku Unterwegerze, innym przestępcy. Jej tytuł w wolnym tłumaczeniu to Zaślepienie. Prawdziwa historia prawniczki, która zakochała się w Jacku Unterwegerze. To też bardzo popularna sprawa. Może słyszeliście, nie będę się w nią wgłębiać, ale ten tytuł też jest wymowny. Oprócz wywiadu z 2010 roku do sieci trafił krótki filmik z więzienia, który stał się wtedy bardzo popularny. Ludzie byli oburzeni, że gazeta zbijała wyświetlenia na potworze, jak wtedy go nazywano i w sumie nadal się go tak nazywa. Józef po kilku latach odsiadki, chyba po dwóch, ale mogę teraz coś pomylić, stwierdził, że już odpokutował swoje winy i powinien zostać wypuszczony na wolność. Oczywiście dalej siedzi w więzieniu, jednak w 2021 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o możliwości przedterminowego zwolnienia, które miałoby miejsce w 2024 roku, czyli już za chwilę. Jego pierwsze wnioski zostały odrzucone. Szanse na to, że wyjdzie, są nikłe, ponieważ wciąż jest traktowany jako osoba niebezpieczna. Ma w tej chwili 88 lat. Podobno cierpi na demencję. Cała rodzina go odrzuciła. Podobno jego dzieci, czyli rodzeństwo Elizabeth, nie życzyły sobie z nim kontaktu i blokowały numer, z którego do nich dzwonił. Został sam. Kiedyś miał dwie wielkie rodziny. A dziś Elizabeth wniosła o zakaz zbliżania do siebie i dzieci, jeśli kiedykolwiek wyjdzie na wolność. Za bardzo się go boją. Podobno Józef zmienił nazwisko, aby uniknąć kłopotów, na Józef Meyerhof, ale czy to prawda? Nie mam pojęcia, nikt tego oficjalnie nie potwierdził. Jeśli ciekawi Was to, co stało się z domem przy Ypsztrasse 40, był plan, aby stworzyć tam muzeum, ale mieszkańcy miasta nie chcieli być kojarzeni z tą sprawą. W 2015 roku dom był wystawiony za 200 tysięcy euro, jednak nie było chętnych na jego kupno. Piwnica, w której Józef więził Elizabeth przez 24 lata, podobno została zabetonowana. Dom w pewnym momencie miał zostać przekazany uchodźcom, ale z tego co się orientuję, w końcu został zlicytowany ze względu na długi Józefa. Został kupiony przez małżeństwo inwestorów, którzy za dom zapłacili prawie 130 tysięcy euro. Przez 8 lat dom był niezaopiekowany, więc musieli go totalnie wyremontować. Aktualnie wynajmują w nim 9 mieszkań. To piękny dom z przerażającą historią. Próbuję nie myśleć o tym horrorze, który się tu wydarzył. Jednak za każdym razem, gdy przechodzę obok wejścia do piwnicy, gdzie byli więzieni, czuję się dziwnie, mówi jeden z lokatorów. Zazwyczaj, gdy podaję adres w taksówce, słyszę: a, do domu Fritzla. Praktycznie każdy mieszkaniec Ypsztrasse 40 ma to samo podejście. Próbuję nie myśleć o tym, co się w tym domu wydarzyło. Na podstawie historii Elizabeth Fritzl powstała powieść pod tytułem Pokój. Cytuję Wikipedię. Opowieść opowiedziana jest z perspektywy 5-letniego chłopca, Jacka, który jest uwięziony w małym pokoju razem z matką. Autorka postanowiła napisać tę historię po usłyszeniu o 5-letnim Felixie ze sprawy Józefa Fritzla. Później książka doczekała się swojej filmowej adaptacji. Nie czytałam, ale oglądałam film. Byłam nim bardzo przejęta. Pewnie dlatego, że kojarzyłam to ze sprawą Elizabeth, mimo że wtedy nie wiedziałam o tej inspiracji. Tak samo miałam ostatnio z serialem Ukochane dziecko. Chociaż jest to fikcja, to premiera zbiegła się z moim przygotowywaniem tej sprawy. Bo mówiłam, wydaje mi się, że na pewno mówiłam, ale pracuję nad nią od początku tego roku. Ten odcinek miał ukazać się w lutym, ale chyba za bardzo przerastał mnie jeszcze na tamtą chwilę ten temat. Kiedy przygotowywałam materiały i oglądałam Ukochane dziecko, bardzo przeżywałam każdy odcinek, bo z tyłu głowy miałam prawdziwą historię Fritzlów. Innym filmem, który powstał czerpiąc inspirację z życia Elizabeth, jest Girl in the Basement. Tego filmu akurat nie oglądałam, bo można go obejrzeć chyba tylko na Prime Video. Jednak według Google'a zgarnął on 85% pozytywnych opinii osób, które go obejrzały. Czyli całkiem dobrze, nawet bardzo dobrze bym powiedziała.
Jeśli wy oglądaliście, mieliście taką możliwość, to dajcie znać, co o nim myślicie. Oczywiście sprawa Józefa Fritzla i Elizabeth stała się inspiracją dla wielu piosenek i albumów, ale pozwólcie, że nie będę ich tutaj wszystkich wymieniała jak leci. Ostatnią ciekawostką i inspiracją jest bar, który powstał w 2013 roku w Warszawie pod nazwą Piwnica u Fritzla. Właściciel znał historię Józefa i wybrał tę nazwę, aby zachęcić do siebie klientów. Stało się oczywiście inaczej, więc jeśli nie mieliście okazji pójść do tego baru, to dlatego, że wielu ludzi zjechało pomysłodawcę od góry do dołu. Mało tego, interweniowało też miasto i prokuratura. Chwyt marketingowy okazał się klapą i nazwa została szybko zmieniona też na jakąś inną, dziwną. Nie wiem, co dziś dzieje się z tym lokalem. Jeśli wy macie jakieś pojęcie, to dajcie znać. Kochani, jeśli wciąż tu jesteście, chciałabym wam podziękować za to, że dobrnęliście do końca. Powtarzam się w tym odcinku wielokrotnie z różnymi sprawami, ale jeszcze raz, to był naprawdę bardzo wyczerpujący psychicznie i fizycznie dla mnie odcinek. Gardło mam totalnie już zjechane. Nigdy nie nagrałam tak długiego odcinka sprawy, więc troszkę cierpię. I odkąd pamiętam, ta sprawa była i jest dla mnie bardzo ważna. Jednak kiedy zaczęłam wertować ją od podstaw, kartka po kartce, źródło po źródle, nieraz śniły mi się przez to te wszystkie okropieństwa. To było straszne. Dlatego nie wyobrażam sobie bycia w skórze Elizabeth Fritz. Mam nadzieję, że dziś ona i dzieci żyją gdzieś spokojnym życiem i czerpią z niego, co się da. Na sam koniec poproszę was jeszcze tylko o zasubskrybowanie mojego kanału, zaobserwowanie mnie, jeśli jeszcze tego nie robicie, i o symboliczny komentarz dla podbicia algorytmu czy o lajka. Ja wiem, że to brzmi strasznie słabo, ale dla was to tylko chwila, a dla mnie przygotowanie tego odcinka było wręcz walką samej ze sobą, ze swoimi słabościami też. Będzie mi bardzo mi miło, jeśli coś po sobie zostawicie. Przepraszam was, że powtarzałam się w tym odcinku, ale tego wymagała tak jakby zapięcie tego wszystkiego w jedną klamrę. Ja wiedziałam, że się powtarzam, mówiłam też o tym, podkreślałam to i mam nadzieję, że was to mocno nie irytowało. Jeśli coś źle wymówiłam czy się zgubiłam, przepraszam. Dałam z siebie naprawdę więcej niż myślałam, że dam. Zdjęcia do sprawy znajdziecie, tak jak już mówiłam, na Instagramie Straszydło podkreśnik podcast i na mojej grupie na Facebooku Straszydła na kwadracie. Pozdrawiam was serdecznie, bądźcie bezpieczni.